Daniu. Włączyliśmy właśnie nagrywanie, także jeżeli komuś nie odpowiada, to może kamerkę oczywiście wyłączyć, wyciszyć się. Aczkolwiek zapraszamy Was serdecznie, jeżeli macie taką przestrzeń, zgodę na to, żeby właśnie aktywnie brać udział w tym spotkaniu, w tym śniadaniu, bo jest to śniadanie z dyskusją, tak? Czyli tutaj, wczoraj rozmawialiśmy ze Sławkiem, też Sławek jest bardzo otwarty na Wasze pytania. O czym sam też pewnie jeszcze zresztą powie z miłą chęcią udzieli odpowiedzi. Na początku króciutko o turkusowych śniadaniach i pozwolę sobie Andrzejowi oddać tutaj głos jako naszemu Nestorowi turkusowych śniadań łódzkich, żeby powiedział może dwa słowa o tym, czym są turkusowe śniadania. Turkusowe śniadania to jest inicjatywa z jednej strony ogólnopolska, a z drugiej strony lokalna, czyli to jest zderzenie i spojrzenia całościowego w ramach Polski, spojrzenia takiego autonomicznego w ramach poszczególnych miast. Taką misją dla nas, taką wartością, takim marzeniem jest stworzenie miejsca, gdzie możemy rozmawiać o różnych praktykach progresywnych wspierających podmiotowość człowieka w organizacji i jego podmiotowość. I stawiamy w dużej mierze właśnie na partnerstwo, a nie na hierarchiczność. I wokół tego patrzymy też właśnie na turkus, też odbrązawiamy turkus, czym turkus nie jest, czym turkus jest. I w ramach turkusu to, do czego się zgadzamy, to są trzy filary. Jest to samozarządzanie, jest to pełnia, jest to ewolucyjny cel, tak skracając. Dzisiaj mamy 47. turkusowe śniadanie w Łodzi i ogólnie mamy 250. bodajże drugie turkusowe śniadanie w Polsce. I to chyba z mojej strony tyle. Marcinie, głos Tobie z powrotem oddaję. Tak, tylko dodam, przedstawię, pozwolę sobie motto takie, które w Łodzi nam gdzieś, nie tylko w Łodzi, ale tu w Łodzi nam bardzo mocno w serduchach gra. A nie taki turkus różowy, jak go widzą, nie taki turkus czarny, jak go piszą. Czyli staramy się tak podchodzić do tego bardzo tak, nie wiem, czy zdroworozsądkowo, czy to jest dobre pojęcie, natomiast taką dużą dozą realizmu na pewno, tak, i poczuciem realności. W stosunku Specjalnie do kursu. powiedziałaś jako potrzebę. Dość mocno praktycznie chcemy o tym rozmawiać. Tak, praktyka jest bardzo ważna. Tak, i tu jest jak najbardziej miejsce też do właśnie zadawania pytań o praktykę. Będzie okazja, myślę, żeby to zrobić. Okej, okay, to pozwólcie, że przedstawię dzisiejszego prelegenta, Sławek Błaszczak, przede wszystkim. No, wieloletni przedsiębiorca, ponad 20 lat prowadzi grupę For Results. Jest również wykładowcą na Akademii Psychologii Przywództwa Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej. For Results zajmuje się strategią, rozwojem produktów, nowymi kierunkami rozwojowymi. I to, co jakby chciałbym powiedzieć, jest to człowiek, który buduje łodzie podwodne, co prawda w formie wirtualnego symulatora, natomiast we współpracy z kapitanem US Navy, o czym pewnie szerzej troszeczkę nam powie. Jest to niezwykle ciekawe, pasjonujące dla mnie w ogóle, jak Sławek łączy nowe technologie właśnie z budowaniem zaangażowania, odpowiedzialności, współodpowiedzialności w zespołach, takiego empowermentu, bo to jest jego główny obszar, tak? Właśnie poszukiwanie odpowiedzi i w stronę tego, jak w dzisiejszych czasach niezwykle takich, no mówimy, że mamy czasy VUCA, tak? A jeszcze dodaję, że mamy czasy VUCA do bani, bo czasami tych dwóch akronimów się ludzie posługują. I jak to robić, bo to jest niezwykłe wyzwanie, żeby budować zaangażowane zespoły. I Sławek to robi również w jakby dużych firmach, tak, dużych markach, takich jak Citibank, Orlen, Ernst Young, można by tutaj sporo wymieniać. Także no, przebogactwo wiedzy, przebogactwo doświadczeń, przebogactwo praktyk. Nie przedłużając dłużej, zapraszam serdecznie Cię, Sławku. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze zanim zacznę, to Andrzej, wspomniałeś o trzech kluczowych założeniach kultury turkusu. Ja usłyszałem pierwsze samozarządzanie. Powiedz proszę jeszcze dwa pozostałe, bo mi umknęły. Drugie to jest pełnia, czyli Pełnia. generalnie chodzi,
Tak, chodzi o to, że jesteśmy sobą. Nie udajemy kogoś innego, niezależnie od kontekstu. W każdym kontekście jesteśmy sobą, co daje nam wiarygodność, autentyczność i nie boimy się tego. Tak? W związku z tym kultura wokół ma nas wspierać w tym, żebyśmy nie chowali się za maskami. Super. Pełnia z jednej strony dla mnie ma wymiar różne maski, ale z drugiej strony ma wymiar zbliżenia swojego ego do swojej duszy tak naprawdę. Czyli ego nie jest oddzielone, idziemy w integrację siebie. To też jest ważne i to jest praca każdego z nas nad sobą. Dlatego, że ego czasami nam przeszkadza, czasami pomaga, jest kwestia, żebyśmy mieli oswojone ego. I to jest ta pełnia. I trzecie, jest to ewolucyjny cel, czyli jest pewnego rodzaju marzenie, misja, do której dążymy. Pamiętamy to, co Marcinie powiedziałeś, świat wuka, bani, wszystko jest zmienne, czyli się nie upieramy nad tym, że niezależnie co się dzieje, nam się nic nie zmienia. Mamy kurs i jesteśmy nastawieni dość uważnie na otoczenie, żeby reagować na to, co się dzieje. Czyli to są te trzy rzeczy, na które patrzymy, trzy filary tego kursu. Dobra, dziękuję bardzo. To tak, żeby też się do tego mocniej odnosić, dlatego chciałem, jakby, co tutaj przyjmujecie jako te kluczowe. Jesteśmy w tak małym gronie, że proponuję trochę odslajdowić nasze dzisiejsze spotkanie. Więc ja mam rzeczywiście gigantyczny arsenał tutaj różnych materiałów, które będę bardzo wybiórczo w związku z tym, że jesteśmy w tak kameralnym gronie korzystał, bo myślę, że ważniejsza będzie nasza rozmowa, dyskusja, wchodzenie w głąb jakichś sytuacji różnych niż to, żeby z tego zrobić jakąś prezentację. Jakby nas było powyżej tam 15-20 osób, pewnie byłoby to trochę inny klimat, inne spotkanie. I teraz jakby mówiąc to tym samym, ja za chwilę opowiem troszeczkę, co dzisiaj zamierzam zrobić i jakim bagażem swoich doświadczeń chcę się jakoś tam z Wami podzielić. Natomiast chciałbym, żeby to miało charakter interaktywny, więc Andrzej i Marcin parę słów już też o sobie powiedzieliście, też żebyśmy się traktowali wszyscy zgodnie z tym, w jakim miejscu się traktujemy, po partnersku, na równi, nie że ktoś występuje ex cathedra po to, żeby coś tam przedstawić i zaprezentować jakąś mądrość, tylko żebyśmy naprawdę się powymieniali, więc potraktujmy całą naszą siódemkę na równi. Taką mam propozycję, trochę spotkanie typu mentor-mentor, a nie mentor-mentee. I gdybyście w paru słowach też powiedzieli o sobie, Piotrek i Anka, w dwóch słowach już o sobie mówiliście, ale gdybyście też jeszcze Danielowi oraz Oli lub Aleksandrze, to za chwilę powiesz, jak się do ciebie zwracać, co bardziej lubisz, gdybyście też powiedzieli w dwóch zdaniach dosłownie, kim jesteście i z czym przychodzicie. I też zachęcam Daniel, Ola, żebyście też króciutko się przedstawili. Cześć. Ola, może być też Aleksandra. Pracuję jako facylitatorka i z różnymi zespołami, organizacjami, biznesem. Im dłużej zajmuję się tym, tym jakoś bardziej doświadczam tego, jak ważne jest budowanie, to między innymi tego, co ty nazywasz kulturą odpowiedzialności. Nie? Facylitacja dla mnie jest o odpowiedzialności w dużej mierze, więc jestem tutaj, żeby posłuchać więcej o twojej perspektywie, o waszych perspektywach, bo też nie wszyscy cię znamy. Znam się z częścią zespołu tutaj Turkusowych Śniadań, do których dołączyłam jako opiekunka warszawskich Turkusowych Śniadań, więc tak, to tyle z mojej strony. Dziękuję. Fajnie, dziękuję bardzo. Piotrek, Anka, Daniel, powiedzcie też o sobie też jeszcze parę słów. Cześć. Cześć, Daniel. Ja pracuję na co dzień w korpo, które oczywiście nie ma nic wspólnego z Turkusem, ale Turkusem jestem już zainteresowany od lat i chętnie się przyglądam temu tematowi, więc chętnie posłucham, co macie do powiedzenia. Dobra. Dzięki ślicznie. Anka, Piotr, czy wy coś jeszcze powiecie zdanie o sobie, tak żeby też Ola i Daniel mogli usłyszeć?
Dobra, to ja jeszcze może dodam do tego, co powiedziałam, że teraz jestem w okresie takim przejścia, szukam właśnie jakiejś nowej drogi dla siebie i też właśnie ten turkus jest mi bardzo bliski. Chciałabym właśnie albo, nie wiem, dołączyć do jakiejś organizacji, albo może kiedyś w przyszłości też zbudować się organizację właśnie z elementami turkusu. Także bardzo chętnie tutaj wysłucham wszystkiego i usłyszę o waszych doświadczeniach. Dobra. Dzięki. Piotr z Cieszyna, tu w Cieszynie. O, Cieszyn, to pozdrawiamy Cieszyn, nie wiedziałem, że z Cieszyna. Tak, zapraszam, jak już rynek będzie odremontowany, czyli już za kilkanaście dni. Jeżeli chodzi o Cieszyn, to też jest miejsce, podobnie jak Warszawa, w którym dzieją się turkusowe śniadania. Więc mam też ten przywilej i tę szansę propagować ideę turkusowych organizacji i zarządzania w skali Polski. To chyba jest największa w ogóle w Europie społeczność entuzjastów turkusu. Mamy tak napisane na stronie i to już jest, to są fakty. Jeżeli chodzi o mnie, no to jestem takim facetem, który najpierw zadbał o dobrostan, a później zaczął robić inne rzeczy, więc ja mam tam przyjemność dobrze się czuć na tym etapie życia, to choćby z racji wieku mogę poświęcić się różnym takim działaniom pro bono. Ostatnio poza turkusowymi śniadaniami oczywiście, to także jest warsztat coacha, czasopismo internetowe dla coachów wszelkiej maści, do którego serdecznie Was zapraszam, w którym no, nie jestem coachem, ja się czuję jedynie coachem przedsiębiorczości, bo tutaj widzę jakieś swoje doświadczenia, kompetencje i kwalifikacje. Witam wszystkich serdecznie. To tym bardziej pozdrawiam Cieszyn. Moja żona urodziła się w Cieszynie, więc często tam bywamy z powodów rodzinnych stron. Słuchajcie, to ja parę słów powiem więcej, bo słyszę u Was narrację mocno związaną ze słuchaniem. Zachęcam dalej do również mówienia, ale w paru słowach chciałbym Wam powiedzieć, co zamierzam dzisiaj zrobić, jakimi rzeczami się jakoś podzielić tak z mojej perspektywy. Jak widzicie, ten temat kultury odpowiedzialności jest u nas obrędowany wokół tematu biorę odpowiedzialność, czyli jak w pewnym sensie tworzyć organizację, w której każdy bierze odpowiedzialność za to, gdzie jest on bliżej informacji, gdzie on jest ekspertem, gdzie jest właścicielem jakichś obszarów. Bez względu na hierarchię, my wierzymy, że ta hierarchia może pozostać w organizacji, nie musi być niczym trudnym, zwłaszcza w korporacjach, jest czymś, co jest konieczne i potrzebne ze względu na skalę wielu organizacji, ale że każdy na swoim miejscu pracy, bez względu na strukturę, bierze odpowiedzialność za to, gdzie jest bliżej swoich tematów, gdzie jest właścicielem swoich tematów. I to, co na dzisiaj planowałem zrobić, to jak my rozumiemy kulturę odpowiedzialności. Spróbuję to możliwie skrócić bardziej na przykładach, tak żebyście mogli wejść w konkretne case'y. Chcę trochę powiedzieć o własnych doświadczeniach, ponieważ For Results od lat taką kulturę wprowadzam, więc trochę opowiem o swoich wpadkach i o swoich, nie wiem czy sukcesach, bo traktuję to, że to są sukcesy absolutnie całego teamu tutaj, że pewne rzeczy się udało. Trochę o mitach i faktach, czyli co mi się wydaje, że czasami gdzieś jakoś zakłóca myślenie to właśnie o odpowiedzialności. Nawet w tej naszej luźnej rozmowie parę takich elementów się już pojawiło. A te pytania i odpowiedzi, to zachęcam do tego, żebyśmy sobie wzajemnie te pytania zadawali w trakcie, przerywajcie w każdej chwili, tak żebyśmy to na bieżąco sobie omawiali. Więc to jest taki plan na dziś. Ja na chwilę jeszcze nie będę udostępniał, w sensie na chwilę jeszcze... O, tutaj coś mi się zblokowało, że Was... Wy widzicie w tej chwili wyświetlane slajdy, czy nie? Nie. Nie. Widzimy Cię. Dobrze. Wcześniej widzieliśmy, a teraz nie. Teraz nie, bardzo dobrze. Więc ja zanim pójdę w następne slajdy, to parę słów o takiej mojej historii. Jak zacząłem swoją taką pracę zawodową w ramach For Results, to zajęliśmy się tematem linu i optymalizacji. To były takie pierwsze początki 2005 rok, kiedy rozpoczęliśmy projekty i to był taki zlepek. Ja zacząłem tą firmę z koleżanką, która była po MIT i była po McKinsey'u w Stanach i była odpowiedzialna za tematy produkcyjne, takie mocne, inżynier. Był twardą głową inżynierską, mega doświadczona na całym świecie, bo była takim specjalistą przez McKinsey'a wysyłanym do fabryk na różnych kontynentach, gdzie trzeba było optymalizować proces.
Ja z kolei wywodziłem się ze strony takiej miękkiej kultury, a zmiana. I razem zajęliśmy się tematem wprowadzenia zmian. Z uwagi na jej doświadczenia, pierwszymi klientami były firmy, które potrzebowały optymalizacji zmian. Ja się wtedy nauczyłem, no żeby optymalizować, trzeba angażować. Że te grubo wiszące owoce, to tam gdzieś odgórnie można pozbierać jakimiś tematami, które może firma zewnętrzna zrobić, ale tak naprawdę jak firma już te grubsze rzeczy pozbiera, to wszystko potem już dotyka ludzi, ich zaangażowania, mikrooptymalizacji, oddolnego widzenia problemów, oddolnego widzenia, że rzeczy nie działają. Na tym cała filozofia Linu, prawda? Odwołuje się Marcin do Japonii, do Toyoty. Na tym cała filozofia Linu polega, że daje się pewną władzę ludziom, którzy na co dzień widzą te problemy i mogą na nie jakoś reagować. Takie było moje pierwsze spotkanie z zaangażowaniem. Jak zaczęliśmy pracować z firmami, które były dość mocno zaawansowane, bo z racji na te nasze uwarunkowania i mojej koleżanki Ani, to no, pierwszym klientem, śmieję się, był zespół żłobków warszawskich w ogóle. To był pierwszy klient naszej firmy, 52 żłobki. Tu optymalizacji za dużo nie było, ale chodziło o to, że na rynek weszła opiekunka i trzeba było z tym jakoś sobie poradzić, więc pracowaliśmy z misją, wizją i zaangażowaniem 52 dyrektorów żłobków w Warszawie, żeby oni dali sobie radę z konkurencją, której do tej pory nie odczuwali, a tutaj, żeby jakby stworzyć warunki lepsze. Więc to był taki pierwszy projekt, ale tydzień później zaczęliśmy projekt z Procterem. I z Procterem rozpoczęliśmy projekt wprowadzania showcase'u łódzkiego, czyli fabryki, przenoszenia całej fabryki z jednego miejsca w drugie, z Wodnej do Nowego Józefowa. To Marcin pewnie wie, o co chodzi. Andrzej Kwity też kiwasz głową, środowisko łódzkie wie, o co chodzi. Tak powstała fabryka Gilleta, ta nowa, a myśmy byli odpowiedzialni za to, żeby stworzyć od razu warunki takiej kultury, która w Procterze nazywa się IWS, a w praktyce ona oznacza nic innego jak Lean, z mocnym zaangażowaniem ludzi, gdzie w Polsce w tych czasach Lean kojarzył się z rybą, a nie z optymalizacją i angażowaniem ludzi. I to była taka nasze początki, gdzie ja się tego uczyłem. Dla mojej koleżanki Ani to od wielu lat już było bardziej znane. No i myśmy szukali ludzi, zatrudniali, pomagaliśmy im potem wprowadzać na te kolejne właśnie takiego myślenia, że rolą lidera jest angażowanie, wciąganie ludzi, dawanie przestrzeni po to, żeby można było optymalizować, działać i tak dalej, i tak dalej. I tak się ta nasza firma organicznie rozrastała. Napisaliśmy taką książkę Angażujący Lider, w której zebraliśmy te wszystkie takie doświadczenia. To był gdzieś rok 2011-2012, kiedy pozbieraliśmy różne doświadczenia w formie tej książki. I ja się czułem, szczerze mówiąc, że ja jestem takim angażującym liderem, że te metody ja stosuję na co dzień, że w naszej firmie, która się powolutku rozrastała, w tamtych czasach to było naście osób, że ja tak tą metodą działam. Ale to były bardzo pozorne działania. Czyli ja czułem się taki angażujący, że stwarzam ludziom przestrzeń, ale jak przychodziło co do czego, były jakieś sytuacje trudniejsze, na przykład trzeba było coś zorganizować dla klienta i zespół mówi, Sławek, nie da się już, naprawdę, wygląda na to, że tego projektu nie zrobimy dla tego klienta. To ja wtedy brałem telefon i mówię, jak to się nie da. I udowadniałem swojemu zespołowi, że się jednak da. I parę razy mi się udało, ale efekt był taki, że bardzo mnie irytowało to, że to zabijało jakoś zaangażowanie ludzi, nie? Że to ja z moją intencją było pokazanie, trzeba być ambitnym, trzeba działać. Nie możemy się poddawać na jakimś tam etapie, że parę osób coś powiedziało, że nie może. To znajdziemy kolejne, które coś mogą zrobić, nie? To nie ma problemu. Nie można się poddawać. Tak swoim mindsetem chciałem, intencję miałem taką, żeby jakby zachęcić, rozszerzyć perspektywy, podnieść poprzeczkę, zwiększyć ambicje, ale efekt odnosiłem totalnie odwrotny. Jest Sławek, jak się nie da, damy Sławkowi. To jedno, ale dwa takie, dobra, to Sławek tam, on zawalczy, to jest tak zdeterminowany, że teraz to już bardziej robi po to, żeby nam coś udowodnić. Nie? I słusznie. Słusznie tak to odczytywali, bo gdzieś za tym stało moje ego. Bo za tym stała jakaś moja potrzeba, żeby pokazać siebie, że tak, że można. Ale tłumaczyłem to oczywiście otwarcie, że to jest pobudzanie zespołu. Czyli ja nie byłem do końca świadomy też swoich, można powiedzieć, pobudek i swoich potrzeb wynikających z ego. I to trwało parę dobrych lat. I gdzieś w okolicach 2018 jakby jak ja się tak do 40 zbliżałem, to zaczęło to do mnie docierać, że jest to taki dość
problem, który nie tylko dokucza mojej organizacji, ale również rodzinie. I że z tego powodu zaczynam doświadczać takiego największego kryzysu swojego też rodzinnego, że i żona, i dzieci mają pewnych rzeczy już dość. Takiej kontroli w niektórych sytuacjach, właśnie podnoszenia tej poprzeczki. Podobne mechanizmy o innym wymiarze, ale one gdzieś miały miejsce też tak życiowo szerzej. No i dla mnie to była okazja, żeby tak na poważnie się zmierzyć z tematem i zastanowić, czy ja jestem wiarygodny, nie? Też tak nie tylko profesjonalnie, ale w ogóle życiowo, sam z sobą. Czy to jest w ogóle tożsamość, którą ja czuję, że naprawdę w to wierzę tak do końca i czy tak na koniec dnia nie, bardziej nie wierzę w lidera forsującego niż angażującego, który może osiągnąć sukces. No i to była okazja podważania bardzo głębokich przekonań, sięgnięcia w głąb siebie. Przeszedłem w ogóle też terapię taką, żeby się temu tematom przyjrzeć, skąd są te źródła, gdzie to się zaczęło, co to jest. No jak to wczoraj na stand-upie, na premierze książki innej, Mądry Rozwój, którą wczoraj mieliśmy, była prowadzona przez Ewę, właśnie moją żonę, autorkę książki, ale również byłego pracownika Forizals, który obecnie jest stand-uperem, Rafała Simowskiego. No i Rafał, prowadząc ten wieczór, mówi, no wszystkich nas łączy to samo źródło problemów. A właściwie mamy wszyscy te same dwa źródła problemów. Mama i tata. To nas wszystkich ludzi łączy jako wspólne źródło. I kultura, Sławek. I kultura, prawda? No Rafał to uprościł. Ale ta kultura ma szacy, nie? Czyli jak wyglądało w szkole, w religii. Ta woda, w której pływamy, nie? Tak. I w związku z tym też stereotypy, którym ulegamy, nie? Dla mnie definicja stereotypu jest taka, że zjawisko, którego nie jesteśmy świadomi, że ma na nas wpływ. Czyli nawet często możemy mówić, ja uważam, jestem światłym człowiekiem, ale nawet nie mam świadomości, w co gdzieś wierzę, w jakie paradygmaty sukcesu gdzieś głęboko, co obserwowałem jako dziecko, co się sprawdzało, prawda? Pewnych rzeczy nie widziałem jako dziecko, bo jeśli coś jest nieforsujące, nie dominujące, to tego nie widać. Więc jakby ulegamy pewnym stereotypom i mamy przekonania, nie jesteśmy ich świadomi, ale zgodnie z nimi działamy. Teraz jakby wracając do tego 2018-19, ja zacząłem taką swoją głębszą przemianę, myśląc o tym, że w tej mojej organizacji to są pozory kultury takiej, którą bym chciał. I jak sobie to jakoś poukładałem w głowie lepiej, to pamiętam, że zrobiłem taki kick-off, takie otwarcie, zaprosiliśmy wszystkich pracowników, facylitatora do tego procesu, więc było kilkadziesiąt osób. I ja zrobiłem takie prowadzenie, gdzie mówię, no trochę no, nie działałem do końca świadomie, ale prawda jest taka, że to nie było to, o co tak naprawdę chodzi w tej kulturze organizacyjnej. Wtedy wprowadziliśmy słowo kultura odpowiedzialności, a nie lider angażujący, czy angażowanie, czy kultura zaangażowania, tylko kultura odpowiedzialności. No i na tym kick-offie dla tych kilkudziesięciu osób, ja pamiętam, że jakby tutaj zrobiłem, wiecie, wyznanie i też takie no, nowe otwarcie, taka była moja intencja i uruchomienie tego procesu na nowo, bardziej prawdziwie w mojej intencji. Jakby zostawiłem zespół mówiąc, pogadajcie o tym z facylitatorem, bo jakby... Jak wy chcecie, żebyśmy to zrobili? Ja wyjdę, wrócę na koniec. Powiedzcie mi, co uzgodnicie, jak się do tego zabrać, nie? Sławku, poczekaj chwilkę. To jest takie super case, super przykład, taki do coming outu wręcz, na zasadzie takiej, no wydawało mi się, że jestem, ale wiem, że nie jestem i takie otwarcie ze swoim ograniczeniem albo ze swoją cechą do swoich ludzi. Ja już wiem, że nie tak. A moje pytanie jest związane... Czy oni tak popatrzyli na ciebie, nie, no Sławek, to coś tutaj kombinuje, poczekajmy, czy uwierzyli od razu w te twoje intencje i w tą twoją, no, powiedzmy, przemianę? Jak to wyglądało w szczególności? No, cześć Marta, witamy cię, zachęcamy do pytań i aktywności. Jak to wyglądało? Wyglądało to tak, że jak wróciłem po tych 2 czy 3 godzinach, to usłyszałem, Sławek, my nie chcemy żadnej kultury odpowiedzialności. Tak jest dobrze, jak jest. Ty bierz na siebie te różne rzeczy. Działaj tam. To ty jesteś tu przedsiębiorcą, ty jesteś właścicielem. No to kombinuj.
a nam jest dobrze z tym, jak jest. I nie zmieniajmy tego. Czyli takie patrzenie, mamy zderzak, który rozwala mury przed nami, nie my jesteśmy tym zderzakiem, ale my trzymamy kciuki i go wspieramy. Tak jest. Wspieramy, coś na siebie czasem bierzemy, ale bez przesady. I jakbym miał tak powiedzieć dzisiaj dlaczego, to myślę, że z tych powodów, które Andrzej zacząłeś wymieniać. Czyli nie do końca wierzyli, już nie jedno ode mnie usłyszeli wcześniej. Bezpieczeństwo psychologiczne było na dość niskim poziomie, jak na tego typu zmianę. Więc ja jakby zakładam, że nie usłyszałem prawdy do końca. Usłyszałem wierzchołek góry lodowej, ale nie usłyszałem tego wszystkiego, co było pod spodem. I to, co było pod spodem, trochę zaczynałem słyszeć, ale już nie na tym spotkaniu, nie tak formalnie, oficjalnie, chwilę później na różne sposoby. Co z tym zrobiłeś właśnie? To jest bardzo, bardzo specyficzne, co ja z tym zrobiłem, bo ja jakby... ja z natury jako forsujący powiedziałem, że w tym temacie no, poddać się nie mogę, nie? No bo jak się poddam, to dla mnie oznacza wyrok dożywotni bycia niespójnym. Więc dla mnie to oznaczało, że ja muszę jakąś inną metodą, ale jakoś zrobić kroki w tą stronę z tą kulturą. I myślę, że dzisiaj, to jest po jakichś 8 latach, od takiego początku świadomego, może 7, kiedy to jakoś wprowadzamy, to bym powiedział, że jak robimy sobie diagnostykę i badamy się, gdzie jesteśmy jako organizacja, to po pierwsze jesteśmy mocno zaawansowani w tej kulturze. Czyli w takiej skali od 0 do 10 wychodzi nam średnio na 8,6, 8,7. I progres jest taki, że pierwszy raz badanie robiliśmy 3 lata temu, byliśmy w okolicach 7. Teraz jesteśmy w okolicach 8,7. I no to w mojej perspektywie to jest już duży sukces, bo to się udało. I to jest jakby pierwsza odpowiedź. Druga odpowiedź, i zaraz powiem, jak to się stało. Druga odpowiedź jest taka, że jest rozwarstwienie w tych wynikach, czyli jest taka grupa, i tu już trochę zaczynam odpowiadać na pytanie, jak to się stało. Ta nasza organizacja składa się z takich dwóch pierścieni. Jeden to osoby, które są na stałe, codziennie w biurze, a druga grupa to są ludzie, którzy są w terenie, w akcji u klientów, którzy wykonują jako konsultanci, trenerzy, taką robotę wdrożeniową, pracują z klientami, prawda? I można powiedzieć, że jedni tworzą realnie zespół, taki, który na co dzień, codziennie się spotyka i ze sobą pracuje, a drudzy tworzą zespoły projektowe w konfiguracjach od 1 do 3 osób z tych naszych centralnych plus 1 do 3-4 osób z tego drugiego pierścienia w akcji. I wyniki mamy takie, że ten nasz zespół tu centralny zawyża te wyniki, a ten zespół pierścienia drugiego obniża te wyniki. Czyli jedni się zbliżają do 9, a drudzy tam ledwo przekraczają 8 albo do 8 dochodzą w zależności od obszaru. I odpowiedź jest taka, że po prostu ja w pierwszej kolejności zacząłem taką pracę od podstaw z tym zespołem tutaj, na miejscu, z którym się codziennie spotykamy. I ta praca polegała na tym, że zaczynałem realnie stosować rzeczy, które naprawdę wierzę i których uczymy klientów. Czyli jak ktoś był bliżej informacji niż ja, to ja to nazywałem i prowadziłem rozmowę, zaraz wam powiem jaką, żeby ten ktoś bardziej podejmował decyzję niż ja. I być może przez pierwsze miesiące i nawet lata w niektórych przypadkach, to ja dalej wpływałem na te decyzje, ale w pewnych momentach sobie odcinaliśmy to i ja mówiłem, super, to już jest ten moment, że ty, słuchaj, możesz w tych tematach chyba samemu, bo ty naprawdę dużo więcej wiesz niż ja. To jest jakby jedna rzecz, że w 1 na 1 rozmowach albo w tematach, kiedy spotykam się z zespołem i ja byłem dalej niż inni, to oni podejmowali decyzję. Po drugie, przestałem ingerować z akcją, to ja rozwiążę problem. Bez względu na konsekwencje dla biznesu. Czyli lepiej stracić coś, nie zrobić czegoś, jakiś projekt, ale nie zepsuć kultury.
Tak to do mnie dotarło, że to jest dużo ważniejsze. Po trzecie, wprowadziliśmy sobie jakieś rutyny u nas i o tym też więcej będę później powiedzieć, które miały za zadanie tworzyć klarowność i kompetencje w zespole i budować relacje. Czyli na trzy rzeczy postawiliśmy. Klarowność, czyli rozumienie, po co my tu jesteśmy, co mamy osiągnąć, co się dzieje na co dzień z klientami, jakie trendy, co z cenami. Tak, żeby rozumieć z różnych perspektyw i raz w tygodniu się po prostu spotykamy, żeby o takich rzeczach godzinę gadać i budować tą klarowność, ale też zrobiliśmy spotkania, które mają budować relacje, czyli zadbaliśmy o taki rodzaj też integracji, ale również o tym, żeby otwarcie i szczerze mówić, badaliśmy sobie na przykład bezpieczeństwo psychologiczne, jaki mamy poziom. Wzięliśmy zewnętrzne osoby, które pracowały z nami nad tematem bezpieczeństwa psychologicznego. Zrobiliśmy warsztaty, ustalaliśmy, co z tego wynika, jak, i tak dalej. Potem robiliśmy follow-up do tych warsztatów po pół roku, patrzyliśmy, co się zdarzyło. Nie? Więc jakby szereg różnych rzeczy, które miały nam pomóc w temacie bezpieczeństwa psychologicznego, ale też takie rutynowe spotkania co tydzień, w których na przykład rozmawialiśmy, kto, gdzie, jak się czuje, co się dzieje. Nie? Jakby samemu też modelując, że ja na przykład przychodziłem i powiedziałem, słuchajcie, nie ogarniam w tej chwili wątków, przepraszam was, bo popełniam dużo błędów w związku z tym jakiś tam. Albo jak się gdzieś zirytuję, to błagam was, mówcie mi o tym, bo ja mam teraz taki moment, że potrzebuję, żeby dostać po prostu twardy komunikat, bo inaczej no, mogę gdzieś czymś przegiąć. Sam modelowałem różne rzeczy, takie, żeby wobec mnie się jakoś zachowywać, albo żeby mówić o trudnych rzeczach, albo że coś popełniłem błąd, albo że gdzieś nie ogarniam czegoś. Nie? I w ten sposób prowokowaliśmy w perspektywie roku, powiedziałbym, zauważyłem jakąś tam przemianę, że ludzie podobnie zaczęli na tych spotkaniach mówić, że ktoś mówi, no ja się czuję teraz totalnie przemęczony, za dużo dostałem rzeczy, potrzebuję pomocy. I ludzie zaczęli otwarcie o takich rzeczach mówić wewnątrz organizacji, a nie tylko w wąskich gronach, które wcześniej sobie mówili. A teraz mogli o tym powiedzieć otwarcie, albo ktoś mógł powiedzieć otwarcie, dla mnie to jest bez sensu w ogóle, że my to robimy. Ja uważam, że ja nie potrzebuję, żebyśmy takie na spotkania w ogóle takie wątki ruszali. A ktoś mówi, ja bardzo potrzebuję. I umieliśmy jakoś z tymi różnymi zdaniami sobie radzić i nie robić z tego tragedii, że ktoś powie coś takiego, co może być, nie wiem, dla mnie trudne. Że na przykład Sławek, ja nie potrzebuję, żebyś ty mi takich rzeczy w ogóle gadał. Ktoś na forum mówi, bo to w ogóle do niczego nie prowadzi. Albo jak coś się wtrącałem, to żeby ktoś mi powiedział, Sławek, ty już się w to nie wtrącaj, bo to już my tak inaczej to załatwiamy w tej chwili u nas w zespole. To już tak nie robimy, jak ty kiedyś to robiłeś, nie? To ja więc jakby, więc to, byli mnie mówisz? Tak trochę też po rękach, już ci oddaję głos. Byli mnie też po rękach i to stało się normalne, że z czasem tego typu zachowania wobec mnie, ale potem w ogóle też jakby w zespole stały się czymś bardziej naturalnym. Tylko do tego, co mówisz, bo właśnie te zachowania, o których mówisz, wymagają tego, co wcześniej powiedziałaś, czyli bezpieczeństwa psychologicznego. Wspomniałeś to spotkanie, ale co takiego namacalnego, takiego najbardziej wartościowego uważasz, co było kamieniem milowym, żeby ludzie poczuli to bezpieczeństwo psychologiczne, żeby zaczęli działać? Czy ta twoja autentyczność była wystarczająca, czy coś jeszcze było wprowadzone? Ja też chciałem zapytać ciebie, Sławku, co się zadziało twoim zdaniem też a propos świadomości kultur innych osób, mówię o ich własnych wartościach. Czy widziałeś, że ta ewolucja u ciebie pociągnęła też takie zmiany u innych? Ja bym powiedział, że chyba najbardziej pociągnęła to, o co ty, Andrzej, pytasz, ta autentyczność, szczere, takie, jak to mówi Brené Brown, to rumbling with vulnerability, nie? Czyli takie wchodzenie, że słabości, też takie swoje, swoją jakąś niepewność. Tak, to przestało być jakoś tam dla mnie problemem. Ale tak bym powiedział, że jeszcze jedna rzecz. Że wiecie, jak się mówi o słabościach, ja mam taką słabość bardzo obiektywną, która mi w tym pomaga. Jestem osobą niedowidzącą. I tego nie widać na co dzień, zwłaszcza jak w online pracujemy, ale ja jakby nie widzę centralnie. Mam taką genetyczną wadę
która się jakoś tam trochę pogłębia, że siatkówkę mam uszkodzoną centralnie. Nie widzę to, na co patrzę. Widzę tylko peryferyjnie. Więc ja od 20 lat nie przeczytałem żadnej kartki papieru bez zrobienia zdjęcia, bez powiększenia, bez czegokolwiek. Tak? Jakby, no nie jestem w stanie, komputer mi wszystko czyta. I to jest też ważny taki moment. Nie chcę do tego sprowadzać, bo to jest bardzo takie, wiecie, osobnicze, specyficzne akurat dla mnie, ale zaraz tego to spróbuję jakoś uogólnić, żeby z tego jakiś bardziej wniosek szerszy wyciągnąć. Że ja też uczyłem się trochę, jak otwarcie z tym pracować i jak też pokazywać tą swoją słabość i jak też prosić o pomoc w różnych sytuacjach. Bo gdzieś miałem paradygmat, wiecie, twardego faceta, który musi sobie ze wszystkim radzić. I musiałem tą zbroję pozdejmować też swoją. Ja ją robiłem tam od wielu lat, ją rozkładałem, ale myślę, że gdzieś w tym okresie 2017-18 ja już byłem na takim etapie, że też otwarcie o tym mówiłem, że nie dam rady, nie potrafię, tu proszę o pomoc i tak dalej. Nie? To też jakoś tak wpływało, że ten rodzaj mojej słabości bardzo mi pomagał w takiej autentyczności. Ale chcę to uogólnić, bo nie każdy ma problem ze wzrokiem czy jakiś inny problem, taki można powiedzieć choroby, ale każdy z nas ma swoje ograniczenia jakieś. Każdy jest w czymś dobry, a w czymś beznadziejny. I to do tego chcę trochę uogólnić, że taka praca z ludźmi w zespole to jest ta świadomość tego swojej beznadziejności i żeby na siłę tam nie próbować coś udowadniać, jakiś perfekcjonizm nie wpadać, tylko otwarcie, być otwartym na pomoc innych w tych tematach. Pewnie oczywista oczywistość dla was, więc nie wiem, czy to coś wam wnosi, czy nie wnosi, ale myślę, że... Tak, dla mnie zupełnie nieoczywistość i też jak ciebie słucham, myślę sobie, że to jest tam bardzo nietypowe. Tak otwarte mówienie o tym, o tej swojej wrażliwości, o tym, jak się łączą te wątki osobiste z zawodowymi. Nie słucham tego często, przynajmniej w polskim kontekście, w biznesie. To jest w ogóle, wydaje mi się, że jakiś czasami temat tabu. I to, z czym jestem, wiesz, takie pytanie się pojawiło, że wiesz, że właśnie ten silny lider Sławek, który pokazuje nagle tą swoją część siebie, trochę inną. I rozumiem, że część osób idzie za tym, a część, tak sobie wyobrażam, że mogła się poczuć jakby niepewnie w tej sytuacji, nie? Że, bo to jest jakieś moje pytanie, które sobie zadaję. Na ile ja na przykład jako facylitatorka, no nie wiem, konsultantka, osoba, która pracuje w różnych zespołach, na ile ta słabość, wiesz, czy te wrażliwości, no tak, to jest odpowiedzialność za pokazywanie też, nie, tej wrażliwości z drugiej strony. Tak, żeby z jednej strony nie obciążać innych, prawda, a z drugiej strony brać też odpowiedzialność za swoje słabości, bo to też to, czego ja się jakoś tam stale uczę i uczyłem, to żeby nie zrobić z tego jakiegoś rodzaju manipulacji, żeby nie pokazać, no ja jestem tutaj słaby i teraz wy coś zróbcie, prawda? Bo to jest też branie odpowiedzialności za swoją słabość. To jest kwestia też intencji, które są. Tak. Po prostu. I jeżeli są intencje związane z autentycznością, z pokazaniem siebie, jakim jestem, to jest super. I to, co powiedziałeś, Sławku, bo to ja ostatnio też u siebie się nadziałałem na coś takiego, że dość często liderzy, i z tym mają problemy, mówią, nie, ja nie mogę prosić. Ja jestem liderem, czyli ja muszę ogarniać. I to jest problem niektórych liderów, którzy się potem wypalają, którzy potrzebują pomocy, ale fajnie, żeby byli świadomi tego i powiedzieli, ty, ja nie wiem, ja potrzebuję wsparcia. I to niekoniecznie od innego lidera, ale od członka zespołu. Więc to proszenie o pomoc nie jest łatwe, ale jest bardzo potrzebne, bo buduje to. Przynajmniej w moim doświadczeniu też to tak pokazuje. Dzięki za podzielenie. I tak chyba wracając do tych narzędzi, to bym powiedział, że mi bardzo pomogły jednak te narzędzia, które gdzieś tam uczymy, pokazujemy, stosowanie ich w praktyce, czyli ta fundamentalna zasada, że kultura odpowiedzialności to jest, że decyzje są podejmowane bliżej informacji. No po prostu tego starałem się trzymać bardzo mocno w pracy i tu wewnątrz zespołu, ale też z osobami, które są w tym drugim pierścieniu, bardzo ważni, żeby no, jakby jak z nimi rozmawiałem o czymś, jakimś projekcie, to mówiłem, słuchaj, do tego momentu
ja rozmawiałem z klientem, jestem bliżej informacji, od tego momentu przekazuję ci ten kontakt, jesteśmy po dwóch wspólnych spotkaniach z klientem, od tego momentu mamy wyrównaną wiedzę, od tego momentu ty przejmujesz temat i jesteś bliżej informacji. Nie używałem słowa przejmujesz odpowiedzialność i tak dalej, a ja już tu się nie wtrącam, tylko ty jesteś bliżej informacji, będziesz łatwiej ci będzie decydować w wielu sytuacjach, więc trochę ja wchodzę w rolę, jak będziesz potrzebował przegadać, będziesz potrzebował porady albo czegoś, jestem do twojej dyspozycji, ale od tego momentu ty jesteś już w temacie, gdzie łatwiej ci będzie podjąć decyzję. I tego się pilnowałem jak mogłem. Czyli jak do mnie ktoś dzwonił i mówił, Sławek, potrzebna jest decyzja, robimy tak czy tak? Ja mówię, jejku, nie wiem. Jesteś bliżej tematu. Co ty w ogóle, jak czujesz to w ogóle? Co ty widzisz w tej sytuacji? Nie? No i tam coś padało. Aha, to co z tego wynika? Nie? Jaką stronę to zmierza ci, jak to o tym mówisz? Czyli tak słyszę, że co, bardziej bliżej tej opcji jesteś? Czyli tak, że to nie od razu, nie wiem, podejmij decyzję, tylko taka moja rola do tego się sprowadzała, nie? Żeby powypytywać, próbować zrozumieć, podzielić jakimiś wrażeniami, myślami, ale nie wchodzić w rolę decydenta, bo wiadomo, po tym jak ja bym zdecydował, no to byłoby tak, że to Sławek zdecydował, to tutaj mamy pozamiatane. I z tym się ludzie jakoś oswajali. I od kilku lat, trzech, czterech, słyszę, jakie korzyści z tego mają. Wcześniej o tym nie mówili specjalnie, tylko tak, aha, jakby reagowali tak trochę takim zaskoczeniem, trudem czasami, gdzieś na pierwszym etapie, ale dzisiaj można powiedzieć, że ja jeśli słyszę, to słyszę jakby takie korzyści, które oni z tego gdzieś mają. Mówią, czuję się właścicielem tego tematu, mam większą satysfakcję z tego, że jak to zrobiliśmy. W tym projekcie to naprawdę jest tak, że to jest mój sukces, bo tam wszystko to ja osiągnęłam, nie? Więc jakby krok po kroku, więc jakby ta historia i opowieść, ona jest taka trochę może niepoukładana, zaraz to spróbuję jednak do paru slajdów dojść tam i coś uporządkować tę historię, ale ja bym powiedział, że ona tak trochę pokazuje, że to jest przygoda w naszym przypadku na parę dobrych lat, gdzie przez pierwszy rok nie czułem efektu. W zespole kilkudziesięcioosobowym, 40-osobowym, nie jakiś gigantyczny zespół, i może specyfika tego rozproszenia, która dzisiaj jest już też nam bardzo bliska i po COVID-zie już nikt temu jakby nie dziwi, ale wtedy to była jakaś tam specyfika mocniejsza przed COVID-em. Trochę może ten okres, ten czas pokazuje, że to jest taki długi, ale że to jest coś, co się dzieje tak inkrementalnie, krok po kroku, przy pewnej konsekwencji liderów i ze świadomością, do czego zmierzamy w organizacji, ale bez straszenia tych ludzi słowami odpowiedzialności, że macie być odpowiedzialni na każdym kroku, bo to jest trochę tak jak stygmatyzowanie jakimś słowem typu zmiana, gdzie wszystkim się kojarzy negatywnie. To ja jeszcze mam pytanie, czy w związku z tą zmianą, z tym twistem, była jakaś rotacja pracowników, pracowniczek, nie? No bo to jest takie pytanie, nie? Kto będzie mógł się odnaleźć, nie? W tych wartościach, w tych praktykach nowych. Jak to u was wyglądało? Przecież to rozumiem trochę do pytania też i stwierdzenia przed twojego wartości, tak? Bo to na bazie tego mogły być też odejście. Mało było tych odejść, czyli tak, jedna osoba odeszła z zespołu tego naszego biurowego, bo stwierdziła, że chce w ogóle rolę zmienić, zawód. Chce się zająć czymś zupełnie innym, wrócić do miejscowości, w której pracowała, w której się urodziła. Jedna osoba w COVID-zie odeszła ze względu na to, że nie pasowały jej taka polityka, którą przyjęliśmy, niższych stawek, niższego, żeby jakoś przetrwać, przeżyć, to wszystko obniżaliśmy. I jedna osoba jakby stwierdziła, że to jej nie pasuje, więc jakby się z zespołu wyszła.
Teraz powolutku jakoś wraca, więc nie wiem, jak to się, czy to, jak to się skończy. I jedna osoba odeszła, ponieważ w mojej perspektywie, z mojej perspektywy ona jakby nie pasowała do tej narracji, w sensie wychowała się w korporacjach takich bardzo twardych, amerykańskich, gdzie ta hierarchia była wszyta w sposób mówienia i ona nawet tak prowadziła jakieś zajęcia z tego tematu, to wszyscy czuliśmy, że to jest kwadratowe i że to nie ma sensu. Więc po 3 latach taka osoba po prostu znalazła sobie inne miejsce, wierzę, że lepsze dla niej. I to powiedziałbym, że tyle z odejść przez ostatnie 6-7 lat, tak jak pamiętam. No, jeszcze jedną osobę gdzieś tam zwolniliśmy jedną osobę, to prawda. Więc no, jakieś 4 osoby odeszły w ciągu 6-7 lat zespołu 40-osobowego, więc to można powiedzieć, że 10%. Ja mam pytanie. Tak? Może jeszcze, może po kolei Piotr, bo jeszcze Marta chyba chciała zadać, tak? Ja chciałam. A, Anna, dobrze. Tak, wiesz co, Sławku, jeszcze takie mam krótkie pytanie. Czy ty w ogóle jakoś oznajmiałeś, że chcesz coś zmienić, czy wszystko, bo tak z tego, co słyszę, to było tak, że to było tak bardzo ewolucyjne, naturalne, zacząłeś reagować w inny sposób, ale czy ty w jakiś sposób komunikowałeś to, że chcesz coś zmienić, czy to się po prostu zadziało? Tak, tak jak pamiętacie, na początku w ogóle ten był kick-off, duże spotkanie i tak dalej. To byłaby pierwsza historia, tylko ona jakby nie wyjaśniła, ona taka była, no wysłuchałem, że no oni tego nie chcą. Mówię, ojej, to nie wiem, co z tym zrobimy. To dzięki za informację, się zastanowimy, co z tym dalej robić. Nie? No i potem jakby temat trochę ucichł i był tak między wierszami pokazywany, że na tych spotkaniach, które mamy co tydzień, nie wiem, w pewnym momencie zaczęliśmy nazywać, że budujemy, że chcemy być spójni, uczymy tego naszych klientów, to też wewnętrznie tworzymy kulturę odpowiedzialności, tak? I to gdzieś na przykład w pierwszym roku to gdzieś wpadło na jakimś spotkaniu, jednym czy dwóch. W drugim roku zacząłem robić na takich naszych spotkaniach 15-minutowe informacje o tym, czego uczymy klientów i co w związku z tym powinno się u nas pojawiać, nie? I tam przez wiele tygodni działy się takie 15-minutówki. W kolejnym roku zaczęliśmy robić badanie to bezpieczeństwa psychologicznego. Nie? Więc w każdym roku była jakaś inicjatywa, która nie miała na sztandarze kultury odpowiedzialności, który machał cały czas tam, ale to słowo gdzieś się pojawiało w kontekście tej inicjatywy. Organicznie bardziej, stopniowo. Tak. Stopniowo, gdzieś w tle cały czas, bo chcemy tutaj spójnie wprowadzić w naszej organizacji kulturę odpowiedzialności. Okej, dzięki. Ja pytam. Marcia chciała pytać. Piotrek, ty chciałeś o coś zapytać, Piotrek? Wiesz co, w zasadzie odpowiedziałeś na moje pytanie, bo zastanawiało mnie, w jaki sposób, bo w dużej mierze ty mówisz o klimacie, chociaż mówisz o wypowiadasz kulturę, mówisz o klimacie organizacyjnym, o czymś, co można świadomie doświadczyć, świadomie zbadać, więc po części odpowiedziałaś na moje pytanie, że przeprowadzaliście badanie związane z bezpieczeństwem psychologicznym, tak? Chciałbym, żebyś coś więcej jeszcze powiedział o tych ocenach tej wrażliwości na kulturę, czy tej percepcji. I zaangażowania w te właśnie twoje wartości, które wykomunikowałeś. Dobrze, to ja mam taką propozycję, że żeby to troszeczkę jakoś poukładać, ja na chwilę coś wyświetlę, dobrze? Jakieś parę slajdów, jeśli to jest dla was ok. Zobaczymy, dokąd nas to zaprowadzi. I w razie czego jakoś zaraz zrobimy w tym przerwę. Albo może opowiem parę słów. Słuchajcie, jedną z takich organizacji, dla których pracowaliśmy, ale która w dużym stopniu sama wprowadziła tą kulturę, to jest firma Tefal, czyli grupę SEB, a my znamy głównie z Tefala, chociaż mają tam różne swoje brandy. I oni tą kulturę nazwali DBAM, I Care,
kierowali się takim podejściem. Ja dlatego to zdjęcie umieszczam, bo jak mnie Radek zaprosił w 2018 roku, czyli prezes obecny i wtedy również firmy Tefal, to mówił, słuchaj, myśmy zrobili coś takiego, co wy opisujecie w książce Davida Marquet, Zmień kurs, to jest coś, co wy mówicie bardzo mocno o kulturze odpowiedzialności. Myśmy coś takiego zrobili u nas, przyjedź do nas, popatrzysz, bo się gdzieś tam znaliśmy wcześniej i ocenisz na ile, co to jest, co nam się udało zrobić. Ja tam pojechałem, no i ten Radek mówi, to słuchaj, to przejdź się po firmie, nie gadaj najpierw ze mną, tylko powiesz mi, co usłyszałeś, a pogadaj z ludźmi tutaj w organizacji, popytaj ich, jak oni tą kulturę postrzegają. To był tam początek chyba, końcówka 2018 roku. No i jak się przyszedłem po tej firmie, to usłyszałem bardzo różne historie, ale bardzo spójne. I na recepcji usłyszałem taką historię, że jak się zapytałem, pani Kasiu, to czym jest ta kultura odpowiedzialności, czy kultura dbam u was, to ona mówi tak, no kultura dbam, jakby panu prosto powiedzieć, to jest taka, że jak pan wchodzi na recepcję, to pan jest mój. Wszystko, co ja tu widzę dookoła, to jestem właścicielem tego. I to jest taka nasza definicja, że ja o to wszystko po prostu dbam. I wie pan, wcześniej mieliśmy różne podejścia. Zaczęliśmy w ogóle od tego, że się inspirowaliśmy turkusem, ale byliśmy na niego niegotowi i się straszny bałagan u nas zrobił. Bo ludzie różne mieli pomysły, czyli na przykład jak tutaj chcieliśmy tak, niedobrze rozumiejąc jeszcze być może turkus, nie będąc jeszcze na to jak gotowym, bo wychodziliśmy od absolutnie hierarchicznej struktury, tak próbowaliśmy tutaj na recepcji na przykład zrobić wystrój wnętrza taki wigilijny, no to wiele osób się nagle uaktywniło, ktoś miał takie zdanie, ktoś miał inne zdanie, nie wiedzieliśmy jak podjąć w tym wszystkim decyzji, zrobił nam się chaos. I na końcu i tak musiał kierownik administracji decydować. Ja w ostatniej chwili biegłam do sklepu, kupowałem jakieś tam rzeczy, coś wieszałam, w połowie grudnia wisiało, nikt nie był zadowolony, wszyscy byli na siebie poobrażani. Nie byliśmy na to gotowi. No i tak szukaliśmy innymi metodami od hierarchii, być może chcieliśmy za daleko przeskoczyć od razu w coś. No i zaczęliśmy iść w taką stronę, że musimy ustalić, kto jest właścicielem danego tematu, kto jest decydentem. I tak wyszła nam kultura dbam. Nie dbamy, tylko dbam. Ja jestem właścicielem, ja tu decyduję. I to wnętrze teraz akurat było wigilijne, mówi, to ja zdecydowałam, ja tu pracuję 3,5 roku, ja wiedziałam, co tu trzeba zrobić, co nam pasuje, co będzie fajne, a co niekoniecznie. Czy wszyscy są zadowoleni? Pewnie nie. Ale to wiesz, jakby no, nie da się nigdy wszystkich zadowolić, a ja wiem, jak z tym tematem zrobić możliwie najlepszy efekt, możliwie najmniejszym kosztem i żeby możliwie największa grupa ludzi była zadowolona. I to jest nasze dbam. Ten przykład używam, żeby to dobrze pokazać, czym jest kultura odpowiedzialności. To jest jakby doprowadzenie do tego, że jak ludzie mają klarowność i kompetencje, to przejmują kontrolę, stają się jakby właścicielem jakiegoś obszaru. To opisaliśmy w książce Dbam, czyli Rebelia w korporacji. Dużo tam jest rebelianckich wątków pokazujących, jak zmieniają branżę, że na spotkania w branży AGD przyjeżdżają zwykle zarządy, a z Tefala przyjeżdża key account. I to jest rodzaj rebelii, bo musieli się pół roku uczyć, żeby z nim rozmawiać, bo żaden członek zarządu nie chciał gadać z key accountem Stefala. A oni powiedzieli, Radek, jak do niego dzwonił jakiś prezes i mówił, kogoś ty to przysłał? To mówi, przysłałem najbardziej kompetentną osobę. Chcesz się ze mną mówić na kolację, ja z tobą zawsze pójdę, chętnie pogadam, wypijemy, pogadamy, ale w decyzję w temacie produktów to Adam jest najlepszy, to on tu podejmie najbardziej świadome decyzje, także proszę, pogadaj z nim, jeśli możesz. I takich rebelii dużo było na różnych wymiarach, wewnątrz organizacji, jak w retailu dać odpowiedzialność ludziom, gdzie wiecie, ludzie przychodzą na krótko, a potem odchodzą, nie chce się ich szkolić, bo po co, to tylko utrata pieniędzy i tak dalej. To wszystko jest opisane w tej książce Dbam, czyli Rebelia w korporacji, którą napisaliśmy właśnie z Radkiem i z Karolem, dwoma takimi liderami tej całej przemiany kulturowej, która myślę, że w dużym stopniu opiera się o turkus. Chociaż jest tam dalej hierarchia, chociaż muszą udawać przed Francją wiele różnych rzeczy, bo centrala nie do końca pewne rzeczy by pewnie zaakceptowała, więc muszą się tam bronić i podjęli decyzję, że o pewnych rzeczach po prostu nie mówią, bo lepiej przepraszać niż prosić o coś. No i to na razie póki co dobrze działa. Oparli się o takie trzy jakże bliskie idei turkusu wartości, które naprawdę mocno wprowadzili w życie, gdzie ta autonomia jest naprawdę ważnym dla nich wątkiem i dbają o to, żeby każdy lider, który wprowadza nowego pracownika, właśnie doprowadził do tej autonomii docelowo i żeby decydował, kiedy pracownik, jakie decyzje już może podejmować. Mocno mierzyli się Great Place to Work. To był zresztą
powód, dla którego oni w tą całą zmianę weszli. Widzą to też na wynikach, które im poszły bardzo mocno w górę. Można powiedzieć, taki bardzo fajny, udany case, w którym też znany wam schemat odwróconych trójkątów oni wprowadzili, ale dalej hierarchia pozostała, choć tych szczebli, tak jak widzicie, jest tutaj mniej. Gdzieś się inspirują różnymi rzeczami, jak chociażby takie służebne przywództwo. Jak ja Radka pytam, Radek, ile w tym roku decyzji, to on niezmiennie od 2 lat odpowiada mi zero, bo nazwał się Chief Cultural Officer, a nie Chief Executive Officer i rzeczywiście jest takim osobą, której głównym tematem jest kultura organizacyjna, kultura odpowiedzialności, dużo wątków takich też turkusowych, które przemyca w organizacji. Zrobił Dbam TV, gdzie też dla pracowników są tworzone audycje, on tam występuje z różnymi gośćmi, nagrywa stale pewne materiały po to, żeby inspirować organizację do ciągłej zmiany i takiego utrzymania tego kierunku. I teraz jakby to wszystko prowadzi do takiej definicji, tu będę chciał się na chwilę zatrzymać, że taką kluczową zasadą... Ja tylko tobie wejdę na chwilkę, tobie w słowo, bo tak. Tylko chciałem nawiązać do jednej rzeczy. Turkus, hierarchia. W turkusie nie mówimy o hierarchii dominacji, czyli jak jest hierarchia narzucona, to z tym jest pewne wyzwanie. Natomiast hierarchia jako narzędzie też jest dobre, o ile jest w funkcji naszej potrzeby podmiotowości i zaadresowania pewnej rzeczy, że mówimy tak chcemy. I hierarchia jest okej. Okay. Nie ma z tym żadnego problemu. Fajnie. No to tu też nie ma jakby różnic z tego wniosek. Ja tak zakładam, że przestałem chyba udostępniać, tak? Tak, teraz... Teraz nie udostępniam, więc wrócę. Widzicie z powrotem? Tak. Fajnie. Więc taką kluczową zasadę... Tylko widzimy tryb, który ty widzisz jako ten pokazujący, wiesz? Czyli ten następny slajd. Czyli który... Widzicie slajd definicję, kultura odpowiedzialności, definicja? Tak. I widzimy tak, następny slajd. Czyli prezenter. Tak. Tylko nie w pełnym ekranie. Jakby. Dobra, zobaczymy, jak teraz to będzie wyglądało. Okej, okay, teraz ten tryb edycyjny, ale on jest okej, okay, więcej widzimy. A teraz? Widzimy, to samo. Jest okej. Okay. Jest okej. Okay. Jest okay. Ale widzicie ten mój tryb znowu, tak? Taki edycyjny, tak. Ale to już jest w porządku, w sensie... Bez problemu możemy to zobaczyć. Jest duże. Tak, dobrze. To wracam. I główna zasada, decyzje bliżej informacji. To gdzieś się przewijało bardzo mocno w tych moich wcześniejszych wypowiedziach, że to dla mnie było takim chyba najważniejszym kluczem i jest cały czas, że jak rozmawiamy wewnątrz organizacji, to zawsze to jest dla nas kryterium, kto jest właścicielem decyzji. Więc jakby w tej kulturze krytyczne jest, żeby stworzyć narzędzia systemowe, które pomagają rozwijać klarowność i kompetencje. I to bardzo dużo widzę siłę w rutynach, czyli żeby spotkania zapewniały klarowność i budowanie też tych kompetencji, ale żeby tworzyć też duety, triady wśród pracowników, tak żeby były takie naturalne procesy podnoszenia kompetencji, tak żeby można było przejmować kontrolę. I dość, że to bardzo mocno wiąże się z tematem błędów, uczenia się organizacji, czyli jakby jeśli dobrze, jakby ja czuję, że moim obowiązkiem, moim zadaniem, moją misją jest na przykład o swoich błędach mówić, o tym, co poszło nie tak, co jest gdzieś nie do końca, jakby prowokować też takie sytuacje, żebyśmy z błędów gdzieś wyciągali wnioski, żebyśmy mogli otwarcie o nich mówić. Moim obowiązkiem jest reagować pozytywnie, jak widzę, że ktoś mówi, no tutaj to popełniłem błąd, źle przeczytałem, założyłem, że w tym Excelu to jest tak i tak, a zupełnie jest inaczej, no i mamy tutaj stratę. No to... Okej, okay, to co możemy zrobić w tej sytuacji? Jak to na przyszłość, żebyśmy mogli uniknąć tego typu sytuacji z dużym zadbaniem o absolutny spokój w sobie? Nie? I mam wrażenie, że pozostali liderzy w naszej organizacji też się tego pilnują i też na to bardzo mocno zwracają. Co też prowadzi do takiego, ta definicja, do takiego wniosku, że ważne jest w tej kulturze, żeby dobrze zdefiniować, kto jest właścicielem decyzji, czyli kto za co odpowiada,
jakie w związku z tym decyzje podejmuje i jaką, za jaką komunikację odpowiada. I tego się stale uczymy i będziemy uczyć do końca istnienia tej organizacji, bo świat wokół nas się zmienia, zmieniają się te obszary, pojawiają się jakieś nowe potrzeby nowych decyzji, no i stale się trzeba tej komunikacji uczyć, czyli po to nam są te nasze stand-upy, nasze rutyny różne, żebyśmy się wymieniali informacjami, ale żebyśmy też mogli wpłynąć na to, że słuchaj, a to może warto, abyś to zakomunikował gdzieś szerzej, albo a potrzebujesz, zanim podejmiesz tą decyzję, na przykład zapytać o coś kogoś, nie? Jakby, że staramy się nauczyć i jesteśmy na tym etapie, że to nie jest jeszcze powszechne i zrozumiałe w całym naszym zespole, że częściej to liderzy w naszej organizacji takie pytania zadają, ale gdzieś docelowo chciałbym, żeby to było czymś zupełnie naturalnym, żeby każdy wiedział, że może zadać komuś innemu pytanie, a kogo jeszcze potrzebujemy powiadomić wcześniej, na przykład zanim oznajmisz tą decyzję, albo o co powinieneś zapytać wcześniej, zanim podejmiesz tą decyzję. Komu to trzeba przekazać gdzieś dalej. Nie? Jakby tutaj rozwijamy jakieś narzędzia, testujemy stale, mimo bardziej zaawansowanych narzędzi, które próbowaliśmy użyć, aplikacji jakichś takich dedykowanych do tworzenia właśnie wsparcia dla tego typu kultury organizacyjnej. Braliśmy dwukrotnie takie aplikacje przez raz pół roku, raz chyba tam 4 miesiące testowaliśmy. Na końcu okazało się najbardziej skuteczny jest dla nas WhatsApp. Już na tym WhatsAppie wszyscy są, wszyscy to czytają, wszyscy odpowiadają sobie, że cały czas budujemy grupy na WhatsAppach tematyczne, mamy jeden wspólny WhatsApp, mamy grupy tematyczne i że to jakoś cały czas tutaj o ten przepływ informacji dbamy dzięki temu, nie wiem co będzie w przyszłości, od 2 lat króluje WhatsApp. To, co ominąłem, to, że jakby bardzo ważnym tym tematem w kulturze odpowiedzialności jest, kto jest właścicielem decyzji, dużo tu jest wokół decyzji, tego, że jak Marcin wspomniałeś o świecie VUCA, no to jest takie założenie, że w tym złożonym, zmiennym, niejednoznacznym świecie decyzje stają się ważnym tematem, czyli kto jest bliżej informacji, jest szansa, że te decyzje będą bardziej trafne. Więc jakby trafność i szybkość podejmowania decyzji jest istotna. Nie przepuszczanie tego przez jakąś strukturę, hierarchię informacji w górę po to, żeby na koniec spłynęła decyzja w dół, tylko żeby ludzie by posiadali na tyle kreatywności i kompetencji, że mogli szybko podjąć decyzję i ją wprowadzić w życie. I to jest ten drugi punkt związany z egzekucją. Że im bardziej jest bliżej egzekucja decydenta, tym większa szansa i prawdopodobieństwo, że będzie to skuteczne i będzie to trafne. O tym już chwilę mówiłem. Parę słów wspomnieliśmy o tym Davidzie Marquette, więc też do niego dodam, że to jest człowiek, który taką kulturę wprowadził na okręcie podwodnym. On dostał najgorszy okręt w historii US Navy i próbował działać zgodnie z paradygmatem, do którego był przygotowany i wychowany, czyli okręt płynie tak dobrze, jak dobrze decyzje podejmuje kapitan. To jest 145-osobowa jednostka, gdzie on był kapitanem, ma oficerów, ma bosmanów i ma 130 marynarzy. I był uczony do tego, żeby znać maszynę i znać ludzi, tak żeby jego decyzje w obydwu przypadkach, a najczęściej łączone, były trafne, skuteczne, szybkie decyzje, szybka egzekucja, wszystko ma działać. On trafił na okręt, którego nie znał. Zachowali się niezgodnie z procedurą. Procedura była taka, że miał rok spędzić na okręcie podwodnym, danym konkretnym w tej technologii i po tym roku poznawał ludzi jako tam jeden z oficerów i maszynę na tyle, żeby móc być kapitanem. On trafił na okręt, gdzie 2 tygodnie później już szli na trening na oceanie na 2 miesiące, a potem następne 7 miesięcy mieli spędzić na oceanie już realizując prawdziwe misje. I on, jak zaczęli ten trening wokół Florydy, się okazało, że on zaczął podejmować błędne decyzje. A był wychowany w takim paradygmacie, że to kapitan o wszystkim decyduje. Mogę wam taki króciutki, prosty filmik pokazać za chwilę, w którym to się naprawdę wydarzyło, ta sytuacja. To David, z którym współpracujemy na co dzień, wygląda trochę inaczej niż Maciek Trybulec, którego tutaj gra. Ale David mówi, że taka sytuacja się zdarzyła. My gdzieś reprezentujemy taką międzynarodową organizację, którą on założył później, która nazywa się Intent-Based Leadership International.
I to jest tak naprawdę organizacja, która buduje kulturę accountability, to nazywamy kulturę brania odpowiedzialności w organizacjach. On ją taką stworzył na okręcie podwodnym. Króciutki filmik, który pokazuje, co tam się zdarzyło. Oficerze Kołalski, zobaczymy, co nasza Santa Fe potrafi. Nie widzimy. Rozpoczynamy. Słucham? Ja nie widzę, nie udostępniam. Tak, nie ma wideo, tylko dźwięk. To sobie za chwilę to daruję, jeśli to nie zadziała. Przestanę udostępniać, włączę jeszcze raz udostępnianie. Dzięki, że zatrzymaliście. Coś się zmieniło, nie wiem dlaczego. Próbę techniczną to działało, ja pamiętam. Tak, działało. A zobaczę w tym trybie, czy to zadziała. Oficerze Kołalski? Działa teraz, widzicie? Tak, jest OK. Zobaczymy, co nasza Santa Fe potrafi. Rozpoczynamy manewr awaryjnego zanurzenia. Czekam na rozkazy, panie kapitanie. Zarządzam 15 stopni zanurzenia i 2/3 mocy. Uwaga, maszynownia. Zarządzenie kapitana. 15 stopni zanurzenia i 2/3 mocy. Wykonać. Wydaje mi się, że nic się nie zmienia. Nie ma żadnego zanurzenia. Czujesz jakąś zmianę? Panie kapitanie, ja tu nie jestem od czucia, tylko od wykonywania rozkazów pana kapitana, za przeproszeniem. Kto dzisiaj jest na maszynowni? Andersen dzisiaj jest na maszynowni. Zawołaj go. Tak jest, panie kapitanie. Andersen, pan kapitan wzywa. Andersen, wydałem rozkaz zanurzenia 15 stopni i 2/3 mocy. Tak jest, panie kapitanie. I jakoś nic się nie zmienia. No nic się nie zmienia. Dlaczego? Przecież wydałem rozkaz 2/3 i nic się nie zanurzamy. Co się dzieje? No, próbowałem, panie kapitanie, próbowałem. Próbowałeś, ale jakoś ci nie wyszło. No nie wyszło, panie kapitanie. Dlaczego? Panie kapitanie, ale na Santa Fe nie ma takiej funkcji 2/3 mocy. Jak to nie ma 2/3 mocy? No po prostu nie. Zawołaj pierwszego oficera. Kołalski. Pan kapitan mnie wzywał. Czy ty wiedziałeś, że na naszej łodzi podwodnej nie ma 2/3 mocy? No, panie kapitanie, w zasadzie... No, każdy, kto pracuje przy maszynowni, wie, że nie ma 2/3 mocy na tym okręcie. To dlaczego przekazałeś mój rozkaz dalej? Panie kapitanie, no, tak jak wspomniałem, moim obowiązkiem jest wykonywać rozkazy pana kapitana i przekazywać je dalej. No, to taka sytuacja się zdarzyła. Ja zapomniałem wam dodać, że ten okręt Santa Fe, na którym ta sytuacja miała miejsce w trzecim tygodniu jego służby, od tam lat 8, kiedy w ogóle istniał, był na ostatniej pozycji, 52 w rankingu okrętów podwodnych pod względem najniższe morale, najniższy poziom realizacji misji. I on na niego trafił, chociaż był na innym okręcie przez rok jako pierwszy oficer i myślał, że będzie na tym innym USS Olympia, który był w pierwszej trójce, ale trafił na ten najgorszy. Takich błędów tam się więcej zaczęło pojawiać. I on jakby zaczął tworzyć tą nową filozofię, którą przed chwilą wam pokazywałem, czyli decyzje bliżej informacji, budowanie bezpieczeństwa psychologicznego, praca nad klarownością i kompetencjami, tak żeby ludzie mogli przejąć kontrolę, wchodzenie w iteracyjne myślenie, czyli dużo agile'owego takiego myślenia, iteracyjne, a nie jakieś wielkie dyskusje i wielkie rzeczy, czyli spróbujmy, zróbmy, zobaczmy, co z tego wyjdzie i działajmy. Wiele różnych rzeczy, które on wprowadzał, które go do tego zaprowadziły, że na koniec, kiedy byli po 9 miesiącach, ten okręt zajął pierwsze miejsce pod względem morale i pod względem realizacji misji. I żaden okręt do tej pory nie przekroczył efektów, które oni osiągnęli wtedy, a przez wszystkie kolejne lata, kiedy już Davida tam nie było,
Następne naście lat, kiedy ten okręt pływał, był zawsze w pierwszej trójce z nowymi kapitanami, którzy nie byli w stanie tej kultury zabić. Tak głęboko się zakorzeniła, mimo najniższych morale tej załogi, może oni byli na etapie buntu, tak jak ja miałem ten kick-off, tak on miał tutaj swój. Po tym wydarzeniu on zaczął wygłaszać różne rzeczy, zrobił sobie taką macierz dla niego ważną, no tell, czyli wiem, mówię, no bo on sobie zdał sprawę po tym, jak sobie ze wstydem poradził, no bo na takim okręcie, gdzie decyduje kapitan, jak on taki numer zrobił, że wydał rozkaz, a wykonalny, rzeczywiście ta jednostka miała inne parametry techniczne po prostu, no to tam się rozeszło w tej puszce, że zadudniło, że to kapitan jest po prostu niekompetentny i zrobili bunt, zebrali papiery, chcieli wysłać, że jest niepoczytalny albo niekompetentny co najmniej, więc trzeba go usunąć co, jak najbardziej. Tam jest okręt nuklearny, tam jest pociski nuklearne, ten facet jest niebezpieczny, więc jakby stworzyli papiery, podpisali się, chcieli wysłać w porcie, ale on takimi metodami, jak chociażby ta macierz innymi, zaczął krok po kroku budować coś, co zaczęło zmieniać tych ludzi, coś, co zaczęło budować tą kulturę zupełnie inną i osiągnęli naprawdę najwyższy wynik. To no-tell to jest taka prosta rzecz, która mówi, że on sobie na serwetce namalował, że on może wiedzieć albo nie wiedzieć, w związku z tym mówić, decydować, mówić pierwszy, decydować, albo nie mówić. Pierwszy, nie mówić, nie decydować, nie? No i jakby patrzycie na to, no to on był w ćwiartce której? Tu mamy cztery ćwiartki, jak wydawał ten rozkaz. Był w ćwiartce nie wiem, a mówię, prawda? A w której myślał, że jest? Że wiem. Wiem, mówię i wiem, prawda? I to jest często ćwiartka, w którą wszyscy liderzy chcą być, czują się komfortowo, na tym budujemy swoje ego, wiemy, to mówimy. Jego to zaprowadziło do rewolucyjnego wniosku, czyli moim obowiązkiem jest znajdować się w ćwiartce. Wiem, ale nie mówię pierwszy. I z założenia moje wiem jest zapytania, bo jest bliżej informacji i mi się wydaje, że wiem. Pokora lidera, który no, nie musi zakładać, że swojego mego wszystko wie, wie lepiej. Więc on takie założenie przyjął. Przychodzę do ludzi i zadaję pytanie. I oni pierwsi odpowiadają, a nie ja. Bo jak ja pierwszy odpowiem, no to już jest tak wszystko skrzywione, że potem będzie, że to decyzja i tak kapitana. Zwłaszcza w takim wojskowym środowisku. Więc najpierw im zadaję pytania, a potem w zależności od tego, kto jest bliżej informacji, ten podejmuje decyzję. Jeżeli ja jestem blisko informacji i potrzebowałem się upewnić, to ja tę decyzję podejmę. Ale najczęściej będą sytuacje, że to ci ludzie są bliżej informacji, oni podejmują tę decyzję. No i on tą metodą doprowadził do takiej sytuacji, że jak był ten audyt, który ich sprawdzał tam 9 miesięcy później, to audyt był przerażony, bo ten kapitan nie podjął żadnej decyzji. Wszystkie decyzje były podejmowane w realnych akcjach przez ludzi niżej. I oni byli przerażeni, musieli wysłać audyt do audytu, bo tam ci byli tak przerażeni, że była obawa, wiarygodność pomiaru i tak dalej, i tak dalej. Więc zachęcam was, ci, którzy chcą poczytać książkę, to jest książka Zmień kurs. Pokazuję ją tutaj, Zmień kurs. Drugą książkę, którą wydaliśmy z Davidem, to jest Język przywództwa. Jeszcze więcej przykładów, nie tylko z okrętu, bo pierwsze opisuje swój case, a potem opisuje w ogóle różne organizacje i co się na to wszystko składa, jak z tym wszystkim pracować. Ostatni slajd, który chcę wam na dzisiaj pokazać i jeszcze jakąś dyskusję, jeśli ona będzie też uskutecznić, to jest drabina liderska, czyli to, co wam mówiłem, czym się kieruję, jakim narzędziem, kiedy przychodzą do mnie ludzie i pytają się, jaka decyzja, ten czerwony na dole kolor, ktoś przychodzi do ciebie i pyta, jaka decyzja. Ja się staram iść w stronę różnych narzędzi, ale można najprostszej, które można byłoby zastosować, jest ta drabina liderska, czyli lidera, który najpierw buduje taką gotowość pracownika do tego, żeby uruchomić jego myślenie, uruchomić jego doświadczenia, uruchomić jego decyzyjność docelowo, ale na pierwszych etapach to jest: a co ty w ogóle widzisz w tej sytuacji? Co ty myślisz o tym? Co ty byś mógł zrobić? Czyli takie hipotetyczne pytania, bo ludzie nie są często gotowi na te decyzje. Co byś zrobił? Co zamierzasz? I to intent-based leadership całe było zbudowane wokół słowa zamierzasz. Co zamierzasz zrobić? Ten zamiar. W Polsce to słabo brzmi może, ale to intent trochę szerzej, ale wokół zamiarów, bo jak jest zamiar, to już ludzie są blisko tematu brania odpowiedzialności, mają jakieś już przemyślenia, coś chcą zrobić, to już ich do czegoś prowadzi. No i te kolejne etapy, kiedy ludzie sami mogą przychodzić i mówić, jakie decyzje podjęli, co zrobili po to, żeby inni o tym wiedzieli. Jak Davida dzisiaj pytamy, David, jak to działa,
na tych okrętach, bo on był tylko rok, potem go wsadzili, 9 miesięcy potem go wsadzili na superwajzora, na pozostałe jednostki. To już mówił, że był mniej skuteczny i efektywny, no bo tydzień miał spędzić na każdej jednostce, to już nie to. Potem go wsadzili do Pentagonu, tam była administracja Busha, więc się wojny szykowały, to się w ogóle z nimi pokłócił, wyszedł stamtąd i założył Intent Based Leadership International, ale mówi, mój syn pływa na okrętach. Jak pytam go, jak tam na tych okrętach, co tam działa z tego wszystkiego, co ja wprowadzałem? Pyta się swojego syna, który pływa na okrętach podwodnych, już trzecim czy czwartym. I syn mówi, tatuś, wszyscy mówimy I intent to. To chodzi. I parę innych rzeczy również, więc jakby David mówi, wiele fundamentalnych rzeczy weszło, zmienili konstytucję wprowadzania ludzi na pokłady do okrętów, zmienili onboarding kapitanów, zmienili wiele różnych rzeczy, po których wycofali procedurę, że to kapitan jest tym głównym, który ma kształtować myśli i sposób działania wszystkich innych ludzi naokoło niego. Nie? Jakby to pozmieniali. Mówię o nim dlatego, że bazujemy często na jego przykładzie, na jego książkach, na jego know-how, jesteśmy takim partnerem z nim. Mamy też symulator, który zrobiliśmy, konsultacji z nim, jesteśmy jego właścicielem, który pokazuje, jak pracować głównie dla liderów, ale też dla zespołów. Symulator w okręcie podwodnym na śmigłowcu wirtualnej rzeczywistości. O tyle to jest mocne i silne doświadczenie, że nie ma takiego, wiecie, ćwiczenia szkoleniowego, które możemy się poczuć trochę jak na szkoleniu, tylko jak zakładamy te okulary, to naprawdę mózg jest oszukany i się czujemy, jakbyśmy naprawdę realizowali te różne misje i działania. I tam wychodzi ten temat ego, wychodzi jak my tak naprawdę działamy, jak jesteśmy w tym temacie podejmowania decyzji, czy jesteśmy gotowi na decyzję bliżej informacji, czy nie. Tam to wszystko się ujawnia w tym symulatorze, to wszystko pokazuje i też pokazuje proces, jak z organizacji hierarchicznej przechodzi do organizacji, w której kapitan ma robotę do zrobienia przed misją, po misji, jako facylitator pewnego procesu budowania klarowności i kompetencji w zespole, a nie mieszania się w trakcie, bo więcej robi zła niż dobrego, kiedy w trakcie próbuje wpływać na jakieś decyzje ludzi, gdzie oni są bliżej informacji. Więc ten symulator temu służy, żeby ludzie tego doświadczyli, żeby to nie było na slajdach, tylko żeby to było w emocjach, w białku, w doświadczeniu. I to jest częsty kick-off i powód, dla którego w ogóle organizacje duże decydują się na to, żeby taką kulturę wprowadzać w swoich organizacjach. Pracujemy z klientami, którzy mają po kilkaset albo kilka tysięcy ludzi na pokładzie. To dla nich od tego się najczęściej ta przygoda przemiany zarządu, przemiany liderów rozpoczyna, a potem no, jakoś wprowadzamy takie roczne projekty wprowadzania tej kultury odpowiedzialności w organizacji. Ten rok to jest, my to nazywamy wprowadzenie zaczynu do organizacji, które ta organizacja musi sobie porozrabiać już bardziej po swojemu później dalej, bo nie jesteśmy w stanie kultury wprowadzić, za to musi być odpowiedzialna organizacja, a my jesteśmy tylko tym, który daje zaczyn i jakiś początkowy przepis. I to, kochani, tyle, tak żeby to jakoś uporządkować, materiał też definicyjny, trochę slajdowy. I oddaję wam, wiem, że chyba dotknęliśmy czasu, więc nie wiem, czy jest jeszcze jakaś przestrzeń. Marcin, Andrzej, czy też już kończymy? To już do was pytanie. Tak, przestrzeń czasową jeszcze jak najbardziej mamy. Moi drodzy, czy ktoś z was ma pytanie jakieś jeszcze, którego nie zadał w trakcie, albo przyszło później trochę do głowy? Może ja pozwolę sobie zadać, bo przyszło mi takowe. Byś mógł podzielić się, Sławku, jakie są najczęstsze, nie wiem, największe obiekcje czy jakieś takie wątpliwości odnośnie wprowadzania tej kultury? Właśnie mnie z perspektywy głównie tych dużych korporacji interesuje, jak to wygląda, czy możesz się podzielić? One są różne z perspektywy pracowników i trochę inne z perspektywy liderów. Z perspektywy pracowników to jest tak, że jest to kolejny zabieg korporacyjny, który firma sobie wymyśla, żeby jeszcze więcej nam wrzucić na web. I to jest taka główna obawa, która się pojawia, że wyciskarka przyjmuje ludzką twarz, ale to są tylko pozory. Jakby taka jest obawa i takie jest założenie. I to trochę zajmuje czasu, zanim to jakoś tam zobaczą w tym korzyści dla siebie, głębię jakąś większą, tą autonomię poczują, korzyści z niej płynące. I tak jak wspomniałem na samym początku, nie dla wszystkich w takim samym stopniu. W mojej organizacji małej jest tak, że niektórzy to kupują i dla nich to jest super, a inni mówią,
Tak, z pewną rezerwą na to patrzę. Ja bardziej odtąd dotąd i tak jest też dla mnie ok. Rozwijać się. Jezu, jeszcze to nie dość, że tu w pracy różne rzeczy muszę jakieś wyzwania, to jeszcze chcecie, żebym jakoś tutaj jakieś kursy, coś miałem tu jakoś dalej się rozwijać, gdzieś uczyć. Dajcie wy mi święty spokój. Nie? Więc jakby gotowość do tego, żeby zaakceptować różne postawy, to jest dla liderów wyzwanie w korporacjach. Że ta autonomia to też oznacza, że będą postawy takie, gdzie ktoś w to wejdzie, ktoś to wejdzie trochę mniej, że będą błędy jakieś tym wszystkim. No to z tym mają problemy liderzy, którzy chcieliby szybko, żeby były wyniki i myślenie w kategoriach wyników w dużych organizacjach, korporacjach. Czyli na to się łapią jako taką zanętę i myślą sobie, że tutaj będzie metoda na to, żeby rzeczywiście osiągnąć szybciej lepsze wyniki, a żebym ja mógł sobie odpuścić, bo dzisiaj jestem już pod ścianą, tak czuję się wyczerpany różnymi działaniami, za które ja wszystko muszę brać odpowiedzialność. Nie? Więc jakby problem i trudność polega na tym, jak widzą, że to jest proces długotrwały, że to jest 2-3 lata. Ja mam taką swoją definicję, że mówię, to nie jest dla firm, które mają, podkreślam, mentalność funduszu inwestycyjnego. Że jak ktoś ma mentalność funduszu inwestycyjnego, albo naprawdę taki fundusz tam jest, taki, o takiej mentalności, no to no nie ma czasu na takie zabawy. Nie ma czasu, jak mówię teraz ich językiem, to trzeba szybko w przewidywalnej trajektorii lotu pokazywać cały czas rosnące słupki. Nie ma czasu na uczenie się, gdzie być może zaliczymy jakiś dołek. W Polizale zaliczyliśmy dołek przy prowadzeniu kultury odpowiedzialności. Jeden rok mieliśmy dużo, dużo słabszy. To taki fundusz na taki rok sobie niekoniecznie pozwoli. A to się może zdarzyć. Jak organizacja się tego uczy, jak to jeszcze nie chodzi tak wszystko dobrze, nie? Jak są okresy przejściowe, jak tych kompetencji brakuje, jak jest trochę więcej błędów, jak to się rozłazi, jak organizacja potrzebuje wyjść z tego paradygmatu, lider o wszystkim decydował, on ciągnie, liderzy ciągną, przestają ciągnąć, to jest takie, to nie tak, że od razu inni wchodzą i zaczynają działać, nie? To jest jakaś przestrzeń, w której się buduje to jedno i wygasa, drugie się rodzi, a miejsce styku to roczny dołek na przykład, jak w naszym przypadku. To tak chyba na szybko, Marcin. Super, dziękuję bardzo. To jeszcze może, jeżeli mogę dopytać, potem już dam przestrzeń innym. A może nie dopytać, to troszkę z innej perspektywy. Czy ty masz jakieś dane na przykład statystyczne albo mniej więcej gdzieś tam na czuja trochę jesteś w stanie powiedzieć? A jaki odsetek osób z waszych klientów, tak, którzy wprowadzają te zmiany organizacyjne, jaki odsetek pracowników odchodzi na przykład? I rezygnuje, mówi, o nie, sorry, to nie dla mnie, tak? To już jest za duży przeskok. Naprawdę się nie umawialiśmy z Marcinem na to pytanie, ale to jest jedna z rzeczy, którą mierzę rzeczywiście i pytam. I najwyższy odsetek w jednej firmie wyniósł 15% i on wynikał z faktu, że dość forsująco była ta kultura wprowadzona, czyli firma powiedziała, podoba się, nie podoba się, to dziękujemy. Taką kulturę chcemy mieć. I część ludzi po prostu traciła status. Status taki, że to przestali być gwiazdami, przestali być decydentami w pewnych tematach i jakby za szybko i zbyt ostro 15% osób podeszło i to takich gwiazd. Bardzo dobre wyniki ma dzisiaj ta firma, jakby nie odczuła tego bardzo mocno, boleśnie, ale taki jest fakt, że 15% osób odeszło. Nie była gigantyczna firma, jakaś 70-osobowa, ale to dalej sporo, nie? Natomiast najczęściej ja bym powiedział, że to jest na poziomie 3-4%. To jest taki odsetek. Na Davida Okręcie, jak David zszedł z pokładu i poszedł jako supervisor, 7 przyszło. Nowego kapitana i mówi, co, możemy już tak, wiecie, tak po staremu? Moglibyśmy tak normalnie, jak w wojsku? A nie tak, że tu my jacyś tutaj jakieś decyzje. No nie, ja nie po to do wojska przyszedłem, żebym ja decyzję podejmował, panie kapitanie. Nie, więc jakby skończyło się tak, że musieli tej 7 znaleźć miejsce gdzieś indziej. Na 140 osób. Więc 5%. I takie są moje statystyki, że w tym przedziale najczęściej między 3 a 5%. Jak się organizacja w tym wykształca, na przykład w Tefalu oni w rozmowach rekrutacyjnych bardzo to podkreślają,
bardzo dużo jest wokół tego tematu, jaka to jest kultura, żeby po prostu zmniejszyć prawdopodobieństwo, że komuś to nie pasuje. Po to między innymi tą książkę wydaliśmy, żeby mieć dowód na to, że nie żartują, że to jest naprawdę na poważnie, żeby ludzie przeczytali książkę nawet często, zanim podejmą decyzję, w co wchodzą i żeby zobaczyli, no jak ktoś już książkę napisał, takie case'y, tam jest to wszystko pisane w szczegółach, to, jak mi, to chyba to jednak nie jest tak, że to tylko na ścianie jest napisane i można wokół tego przechodzić bez konsekwencji, nie? Tylko to, na, to już naprawdę tam się dzieje takiego. Więc im bardziej firma jest w tej kulturze, tym więcej zwraca uwagę na proces rekrutacji, żeby tak sprawdzać i weryfikować ludzi, żeby zmniejszać prawdopodobieństwo porażki i błędu przy rekrutacji, że trafią do nas ludzie, którzy ślizgają się na przykład. To są zwiększenie kosztów. Jeżeli kogoś weźmiemy i jest u nas, a potem musimy się pożegnać, duży koszt. Lepiej po prostu na wstępie sobie zobaczyć, czy pasujemy, czy nie. Ja mam pytanie, Sławku, bo wspomniałaś w ramach opowieści swojej o diagnozie. Diagnozie kultury odpowiedzialności, diagnozie bezpieczeństwa psychologicznego. I moje pytanie jest związane, z jakich narzędzi korzystałeś, korzystaliście? Czy to są narzędzia ogólnodostępne, czy to są narzędzia, które zostały wypracowane w ramach Forizacji? Jasne. Patrzę, czy mam to na slajdzie tutaj przygotowanym. Mamy jedno, nie tyle narzędzie, co 6 wymiarów. To jest narzędzie, które zbudowaliśmy tutaj jako For Results. W tej chwili mamy 3. iterację tego narzędzia w ciągu 4 lat, więc je tam doskonalimy i zmieniamy. I ono bada w tych 6 wymiarach kultury odpowiedzialności. Tak, czyli jak patrzycie na wymiary kultury odpowiedzialności, to mamy budowanie bezpieczeństwa psychologicznego, decyzje bliżej informacji, zwiększanie odpowiedzialności, czyli tej dawanie kontroli wraz ze wzrostem klarowności kompetencji, to jest kolejne, to jest praca z błędami, czyli jak nie tworzyć presji przy błędach, zmienia środowisko, a nie ludzi, i to jest wchodzenie w te iteracje, czyli zachęcaj do prób zamiast przekonywać na siłę. Nie? I to są takie 6 wymiarów, w których mamy narzędzia, ono się nazywa Sonar. Ten sonar jest zbudowany w ten sposób, że do każdego z tych wymiarów, tutaj 6, mamy takie dwubiegunowe pytania, po 2, takie dwubiegunowe, gdzie z jednej strony mamy kulturę bardziej, można powiedzieć, hierarchiczną i tradycyjną, a z drugiej strony mamy kulturę właśnie odpowiedzialności. I jest takich 12 pytań do robienia takiego quick scanu w organizacji. Wokół tego potem robimy focus grupy. I to jest takie jedno z badań, które najczęściej prowadzimy dla zespołów. I drugie narzędzie to jest do zbadania bezpieczeństwa psychologicznego. Myśmy bazowali na takim narzędziu Amy Edmondson, czyli Fearless Organizations, i jakoś tam pozmienialiśmy, udoskonaliliśmy, nam się tak wydaje przynajmniej, że trochę coś tam pozmienialiśmy, dzięki czemu to narzędzie jakoś tam wydaje się nam trafniejsze. Natomiast na tym najczęściej pracujemy, tym takim, które nazywamy Sonar. Okej, dzięki za info. Jak ja mam pytanie, to ja jeszcze mam jedno pytanie. Ja lubię rozwiązania systemowe i to się o narzędzie wymienię pewne, które wspiera pewne działania. I podejście, o którym powiedziałeś, i to jest spójne z też takim myśleniem ogólnie podmiotowym, czyli decyzja powinna zapadać tam, gdzie jest najwięcej informacji. Czyli inaczej mówiąc, decyzja wręcz powinna zapadać w miejscu, gdzie efekty tej decyzji są najbardziej odczuwalne, pod warunkiem, że osoba, która podejmuje, ma wystarczającą informację, żeby jakość tej decyzji była właściwa. I wspomniałeś o takich obszarach, definiowania obszarów decyzyjnych, odpowiedzialności i tak dalej. Czy stosujecie pod to jakąś mapę, macierz obszarów i ze wskazaniem, kto docelowo będzie podejmować decyzję, jak to wygląda? No. Bardzo różnie. Czasami zaczynamy od mind mapy rzeczywiście i ustalamy sobie jakieś role u klienta. Najpierw jakie są role w organizacji, potem sobie nazywamy jaka jest odpowiedzialność danych ról. Na końcu się to najczęściej kończy jakimś Excelem albo jakąś tabelą, żeby to było dobrze zwizualizowane i czytelne dla wszystkich. Więc mamy takich klientów, gdzie na przykład są po 3-4 iteracjach i w tej chwili to wygląda jak tabelka, która jasno opisuje, jakie decyzje kto podejmuje, jaka jest rola, za jaką komunikację powinien odpowiadać, prawda? Taka tabela, z której powiedziałbym, że połowa firmy jest zadowolona, a połowa uważa, że to jest strasznie nudna i niewnosząca robota. Więc to nie jest tak, że wszyscy są zachwyceni tym tematem.
ale jak to w życiu. Więc nie mamy jednego szablonu, raczej tu pracujemy taką energią klienta i facylitujemy tego typu procesy. Rozumiem. Dzięki wielkie. Słuchajcie, to ja myślę, że będziemy kończyć na dzisiaj. Tak, jeżeli nie ma pytań dalszych. Jeszcze mam jedno. Na pewno zetknąłeś się z Patrykiem Lencionim i jego podejściem 5 dysfunkcji pracy zespołowej. Tam na czwartym poziomie jest właśnie odpowiedzialność. Czy to pojęcie odpowiedzialności, które jest w kulturze odpowiedzialności, którą pokazujecie, którą wspieracie, jest tożsame z tą odpowiedzialnością, która jest na tym czwartym poziomie? O ile pamiętasz, czy... Wiesz co, wydaje mi się, że tam jest jeszcze poziom wyżej, piąty, tak, który mówi o jest... accountability, prawda? I znaczy czyli... piąty jest branie odpowiedzialności za, albo inaczej, dbanie o wynik, to jest piąty poziom. Czwarty dlatego poziom zmierzam do piątego, bo ten piąty jest accountability dla mnie, czyli branie odpowiedzialności okay. za wynik. I tu jest bardziej ten element, który nazwałbym definicją kultury odpowiedzialności. Czyli, że jest to bardzo spójne z Lencionim, te 5 poziomów prowadzą do takiego poczucia odpowiedzialności, o którym my tutaj mówimy. Dobra. Dzięki. Jeszcze Anna, chyba ty chciałaś zadać pytanie, tak? Nie wiem, czy dobrze odebrałem. Wiesz co, nie, nie chciałam. Ja chciałam tylko powiedzieć tak jakby moją refleksję, takie co najbardziej mi tutaj zostało, Sławku, z tego, co powiedziałeś, jakoś taka chyba taka akceptacja do tego, że nie każdy w tym samym zakresie może się poczuć do tej odpowiedzialności i że to może być okej też, nie? Bo do tej pory tak mi się zdawało, że to musi być takie ortodoksyjne, ale ty tak nagle mi tak zaświeciło się, że jednak każdy może po swojemu i to też może być okej. No. Tak też się uczę na to patrzeć, wiesz, bo... Bo tak jest zdrowiej chyba i bardziej prawdziwie i bez presji. A ja też miałem takie bardziej ortodoksyjne na początku podejście i ten mój forsujący wyłaził chociażby w tym, że dlaczego? Czy to jest dobre dla ciebie, nie? Ale się uczę, że to dalej mój forsujący wyłazi tylko i wyłącznie, nie? Moje ego i tak dalej. Przecież ja wiem lepiej, nie? Jeżeli mogę tak na koniec żartobliwie skomentować w kontekście jakby swoich doświadczeń też w rozwoju swoim i innych i właśnie zachęcaniu czy pchaniu czasami tak innych do rozwoju, to ja przyswoiłem sobie takie zdanie z Kiyosakiego, że nie ucz świni śpiewać, bo marnujesz swój drogocenny czas i denerwujesz świnie. I właśnie teraz myślę o tym jakby rozwoju, tak, czy pokazywania jakiejś ścieżki innym w kontekście pomagania wejścia innym na górę, tak. Jedni chcą, nie wiem, jeżeli mamy, pokazujemy piękny, na przykład, nie wiem, Everest, czy jakiś inny tam ośmiotysięcznik i możemy ich tam zaprowadzić, to czasami jest tak, że ktoś wejdzie na 1000 i jemu to wystarcza, nie, on chce tu zostać. Uważam, że to jest cenne, tak, że to nie jest tak, że ja odnoszę, kiedyś myślałem o tym, że może to jest moja porażka, nie? Że nie zabrałem go tam na szczyt, ale może to, właśnie to, że on dokonał tej zmiany w sobie na te 1000, to już jest krok do przodu, to jest coś, jak nie wiem, za jakiś czas nie wiadomo jaki, nie mnie to określać, nie mi wybierać, nie jestem nikim, kto decyduje jakby o tym, może decyduje się na kolejne 1000, a może na 2, może od razu na 8. I to, że każdy ma różne te swoje ośmiotysięczniki, komuś wystarczy tu wejść na 1000, a w jakichś innych dziedzinach sobie wchodzi na swoje 8, na którym my w ogóle nie wiemy, że to jest góra, nie? I w ogóle nie wpadlibyśmy na pomysł, żeby tam włazić, a ktoś sobie wchodzi i tam ma poczucie dużej satysfakcji. My też w ogóle, panie, że to poruszyłeś. Jeszcze do rozwoju, do kultury rozwoju i odpowiedzialności za rozwój. Bo tak. Ta książka, którą o Sławku powiedziałeś, może to ogarnąć, bo tak samo jak Marcin powiedziałeś, nie uczmy świni czegoś, tak samo nie uczmy żaby fruwać, żeby cudownie pływać, może lepiej chce pływać i to jest dla niej wartość, a nie fruwanie, bo tam się sfrustruje, jak ktoś będzie ją Piękne powiedzenie, że każdy ma swój Everest i my jesteśmy tak mocno, zwłaszcza w tej kulturze zachodu, zafiksowani, że podziwiamy, nie wiem, Michaela Phelpsa, który po prostu urodził się pływakiem, już tak skrótowo, ma inne płuca w ogóle niż przeciętny człowiek, tak zupełnie i tak dalej. Budowę ciała, ma krótsze nogi, dłuższy dół. Bardzo upraszczając, jest urodzonym pływakiem,
a nie widzimy na przykład kogoś, kto nie ma rąk i nóg i też się nauczył pływać, nie? Ale przepływa jeden basen na przykład, tak? I teraz ja nie podejmuję się oceny, co jest, nie wiem, lepsze, tak? Dla mnie i to jest mega wartościowe, tylko zwracam uwagę, że my tak często skupiamy się na tym wyniku, tak? I na tym takim podziwie tego pelpsa, że zapominamy o jakichś heroicznych czasami właśnie wyczynach ludzi, którzy są takimi cichymi bohaterami gdzieś. Byłem teraz na takim wyjeździe rowerowym w weekend z kumplami. Pojechaliśmy sobie na takie nasze, większość z nas jest ze wschodu, ja jestem z Zamościa, więc pojechaliśmy na te rubieże, żeby sobie pojeździć tam rowerami. No i zawsze mieliśmy taki power, żeby zrobić te kilkaset kilometrów na tych szosach naszych. A teraz jakoś tak się złożyło, że mimo, że chcieliśmy dalej te duże robić odległości, to tak nas ludzie wciągali w różne rozmowy, że zrobiliśmy dwa razy mniej, ale dużo więcej rozmów odbyliśmy. Zaczęło się od tego, że byliśmy u takiej ciotki mojego kolegi i ta ciotka miała bardzo dużo pucharów na szafie i te puchary były, bo ona biegała strasznie dużo. Teraz ma tam 70 lat, ona biegała i wygrywała te w różnych kategoriach wiekowych od 30 do 65 roku życia. Zebrała tych pucharów za półmaratony, myślę, że tam z 40 było na tej szafie. Nie wiem, tak myślę, jak podziwiali i tak dalej. Potem ona siadła i zaczęła swoją poezję nam czytać, nie? Przy tym śniadaniu. No tak, o Jezu, nie? Takie fajne doświadczenie. A potem się okazało, że w ogóle ona bardzo czuje misję przytulania ludzi. To jest jej misja. To jest jej, to, że ona mówi, że nie wie dlaczego, ale ona taką ma silną potrzebę. Wszystkich nas tam przytulała i opowiadała historię, jak na przykład jechała gdzieś w jakimś autokarze na Ukrainie i ktoś tam się darł strasznie, jakiś kierowca wstał i zaczął krzyczeć. Ona nie wiedziała, co on krzyczał, ale krzyczał na tych wszystkich, ten kierowca, na tych ludzi w tym autokarze i ona tak wstała, tak poszła do niego, nie wiedziała, co on krzyczał. Tak mówi, no przyjdź, no przytul się, no chodź. Się przytulił, uspokoił, siadł i pojechał dalej. Ona mówi, mam takich sytuacji bardzo dużo różnych, nie? To jest jej Everest teraz. Nie? Które gdzieś tam myśmy te puchary najpierw podziwiali, zobaczymy, że w ogóle to nie miało dla niej teraz takiego znaczenia. No ma teraz przytulanie, to jest jej Everest. Bardzo nieoczywiste. Kochani, będziemy chyba... Boże, tak. Jeszcze jedną rzecz, bo o tym na początku słabo wspomniałeś i to bardzo słusznie, że kultura odpowiedzialności wcale się nie równa kulturze turkusu. Ja w temacie turkusu, tak jak zresztą Marcin sobie rozmawiamy, turkus ma różne odcienie i co organizacja zupełnie inaczej wygląda. I szczerze powiedziawszy, te trzy filary, implementacja tak naprawdę, że implementacja tak w uszach, ale ich przetrawienie przez człowieka, przez organizację daje tą wartość. Ale na chwilkę, bo też nawiążę do tego, że to turkus jest jednym z kolorów przy podejściu do pewnych paradygmatów zarządzania, i przy każdym kolorze patrzymy na te filary. W turkusie mamy te trzy, czyli samozarządzanie, pełnię i ewolucyjny cel. Natomiast w pomarańczu, na który wszyscy mówią nie, swe i tak dalej, nie do końca, bo bez poprzednich kolorów nie byłoby turkusu. Jednym z filarów właśnie pomarańczu jest innowacyjność, odpowiedzialność i merytokracja. I ta odpowiedzialność występuje już w pomarańczu. Ona jest bardzo ważna, bo bez odpowiedzialności by nie było pozostałych. Ale to gwoli, gdzie to występuje zaznaczone, to odpowiedzialność, podejście do odpowiedzialności, to jest pomarańcz. Tak. I nie zanika dalej w kolejnych kolorach, nie? Tak, jest bardzo ważne. No. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie i za zaproszenie tutaj na łamy łódzkiego turkusu. Dziękuję. Do zobaczenia wszystkim. Dzięki. Dzięki. Jeszcze gwoli uzupełnienia. W piątek jest wrocławskie turkusowe śniadanie. Bardzo ciekawe i zapraszamy. Jest informacja na meetupie. A 30 czerwca jest turkusowe śniadanie we w Warszawie, gdzie mamy też ciekawego gościa. Kurde, Marcinie, ja nie pamiętam, jak ty byś mógł powiedzieć, bo to jest... Tak, no właśnie, ja też nie pamiętam, natomiast anglojęzyczne będzie śniadanie z dość ciekawym gościem. Nie powtórzę w tej chwili imienia, nazwiska, może na meetupie sobie zerknąć. Polecamy po prostu zobaczyć, czy was zaciekawi. Do zobaczenia. Dzięki. Dzięki.
nagranie kończymy.